Państwu. No więc tak, zadanie było takie, że mam zacząć od resortowych dzieci, potem powiedzieć co chcę, a następnie odpowiadać na pytania. Więc jeżeli chodzi o resortowe dzieci, to właśnie przed godziną otrzymałem telefon od wydawcy Michała Jerzewskiego, że niejaki Skalski wytoczył proces nam. No i teraz trzeba będzie znów wrócić do jego teczki i udowodnić mu, że nie ma racji. Skalski bardzo długo się z tym nosił, bo chyba już będzie z 10 lat, jak groził procesem. No i wreszcie się zdecydował. Nie znam pozwu, wiem tylko z tego przekazu, z rozmowy telefonicznej, że między innymi neguje, że jego rodzice pracowali w MO. No ale my wszystko co pisaliśmy, to chyba o Skalskim było w pierwszym tomie zresztą, no, można sprawdzić zaraz, to wszystko było wzięte z jego teczki. No ale jak wiadomo, rzeczywistość nie ma żadnego znaczenia, więc zdecydował się na proces. I inny, jak już przy tych procesach jesteśmy, proces, który się toczy, to za żółtą książkę proces wytoczył niejaki Derlatka. Wytoczył wydawnictwo, bo on zamierza prawdopodobnie pieniądze wyssać z wydawnictwa większe niż z nas, a generalnie chodzi o to, że pisaliśmy
iż służył Rosji, a przecież wiadomo, że on na czele z Kiszczakiem walczył o niepodległość Polski przeciwko Związkowi Sowieckiemu i w ogóle całe życie pracował dla NATO, miał poświadczenia bezpieczeństwa NATO i inne takie bzdury. Oczywiście te poświadczenia to on mógł mieć, bo to jest rzecz bezwartościowa, sami sobie wystawiali i to nie ma żadnego znaczenia. Myśmy nie pisali, czy on ma poświadczenie, czy nie, bo to wszystko fikcja była, prawda? Jak całe te wszystkie służby i wojsko dotychczas. Natomiast on się z tym strasznie poczuł urażony, a zwłaszcza tym, że napisałem, iż pracował w wydziale pierwszym i to potem przyszedł do 11 najbardziej antypolskiego, a on od razu zaczynał od tego najbardziej antypolskiego, od 11, czyli zaczynał od walki z Solidarnością, bo Wydział 11 Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu, to był ten wydział, gdzie szefem był m.in. Makowski, no nie tylko on, ale w tym czasie m.in. on. I to był wydział, który rozpracowywał kontakty Solidarności z zagranicą, przejmował przerzuty, infiltrował Solidarność, infiltrował biura Solidarności z zagranicą i tak dalej. Miał wydział najbardziej szkodliwy z punktu widzenia interesu polskiego. A wydział pierwszy to był wydział antyniemiecki. No ale ten błąd popełniłem, bo był do wydziału pierwszego przeznaczony, dlatego że znam język niemiecki i w instrukcji było, że ma być w wydziale pierwszym, no ale po dwóch tygodniach jednak go zatrudnili w wydziale 11. No i tak właśnie tak się poczuł o to obrażony. No więc złożyłem odpowiednie zeznania przed sądem, wskazując na to, że będę odtąd zawsze podkreślał mój straszny błąd i jego zasługi, że zaczynał od wydziału najbardziej antypolskiego. No to właśnie spełniał swoją obietnicę, żeby wszyscy wiedzieli, że pana Derlatkę przepraszam za to, że myślałem, że nie zaczynał od wydziału najbardziej antypolskiego. Ma tutaj duże, duże osiągnięcia, prawda? No i tego typu tam zarzuty. Więc swoją drogą te procesy się toczą. Dużo tego nie ma, bo w tej chwili to właśnie tylko jest ten Ernest Skalski i tenże Derlatka. No a sądy, do czego się w Polsce nadają, to wszyscy wiemy, prawda? Najlepiej zapakować pociąg i wysłać do Moskwy od razu, albo jeszcze trochę dalej na wschód. Także teraz, jeżeli teraz nie nastąpią zmiany w sądownictwie, no to przegraliśmy. Bo jest to, trzeba sobie zdawać sprawę, że w tym systemie sądownictwo moim zdaniem, taka jest moja opinia, odgrywa rolę Służby Bezpieczeństwa. To znaczy te zmiany zaczęły się już w latach 80., prawda? Kiedy to Urban proponował i zamiast wsadzać do więzienia stosowano represje finansowe. No i takie jest zadanie sądów. One mają zniszczyć nas finansowo, żebyśmy nie mieli odwagi nic powiedzieć, nic zrobić, żeby nas zastraszyć całkowicie. Więc nie trzeba ludzi wsadzać do więzień. Wystarczy oddać ich polskiemu sądownictwu, prawda? I już sprawa załatwiona. Także jeżeli tu nie będzie żadnych zmian, to nie będzie żadnych zmian systemowych. I problem polega na tym, że kiedy zmiana systemu została zapoczątkowana przez bezpiekę, oczywiście nie polską, tylko sowiecką i tutaj przyszły rozkazy, więc ci się musieli podporządkować, to wprowadzono inny system kontroli. To jest bardzo trudne do zrozumienia, prawda? Bo normalnie to wygląda w ten sposób, występujesz przeciwko władzy ludowej, to się wsadzają do więzienia i koniec. Natomiast po co ludzi wsadzać do więzienia? To jest naprawdę nieekonomiczne rozwiązanie. Nieekonomiczne. Trzeba zapanować nad ludzkimi umysłami i zachowaniami, tak? I jeżeli kontrolujemy punkty kluczowe, tak? Jeżeli kontrolujemy tych, którzy mają prawo wypowiadać się publicznie. I można się wypowiadać publicznie, ale tylko pewni ludzie mogą się wypowiadać. Albo można się wypowiadać publicznie, ale tylko na pewne tematy. I wtedy do świadomości ogółu cały obszar wiedzy tego, co się dzieje w społeczeństwie, nie dociera. A ludzie mają poczucie wolności, no bo może się ktoś wypowiedzieć, prawda? No a ci, co się wypowiedzą nie tak, no to wypowiedzą się do 10 osób, czyli są izolowani
I to nie ma żadnego znaczenia. Bo co innego było w komunizmie, jak wszystko jest kontrolowane, to wystarczyło rzucić gdzieś tam 500 ulotek i od razu to było wydarzenie, mówiła Wolna Europa, wszyscy wiedzieli, to było ogromne wydarzenie. Jak się w Warszawie na dzisiejszego Jana Pawła tam, czy nawet na Marszałkowskie z tego wieżowca, tam oczywiście bezpieka ten wieżowiec pilnowała, ale był taki myk, że tak powiem, w języku współczesnym, czyli wchodziło się, trzeba było powiedzieć, do kogo się idzie, to się mówi do państwa Otto spod piątki. Oczywiście nikt nie zna państwa Otto, ale to nie o to chodzi, oni pod piątką mieszkali i nawet nie wiem, czy oni wiedzieli, że są do tego celu używani. Wchodziło się odpowiednio wysoko, rzucało paczkę lotek i schodziło się do znajomego, który w tym bloku mieszkał, tak? No i można było wyjść tam po kilku godzinach, kiedy już bezpieka przestała szaleć. Ale rzucone ulotki dawały efekt bomby, tak? Bo wszystko było kontrolowane. A teraz, kiedy kontrolowane są tylko poszczególne elementy systemu, te najważniejsze punkty, to możecie państwo sobie drukować, ile chcecie, tam ulotek na takich karteczkach i to zostanie potraktowane jak śmieci. Kogo to nie będzie interesowało, bo to nie ma takiego znaczenia, bo oficjalnie jest swoboda, a tylko nic nie zdają sobie sprawę, że jest pewien zakres swobody, tak? Więc jeżeli z jednej strony mamy koniec tamtego systemu przygotowywany przez bezpiekę, no to wiadomo, że ona będzie dbała, żeby tym ludziom było na następnym etapie dobrze, tak? Bo nikt nie popełnia samobójstwa. No to wiadomo, że będzie się starała zinfiltrować elity przyszłe, tak? To z jednej strony. A z drugiej strony, no ludzie mają poczucie, że przecież włączają telewizję i nawet są różne kanały, wprawdzie w zasadzie mówią to samo, ale jednak jest pewien wybór, wypowiadają się ludzie, nawet krytykują, prawda, i tak dalej, tylko nie krytykują tego, co jest istotne. Są tematy, których się nie porusza, dlatego że dziennikarze wiedzą, nikt im nie każe. Oni wiedzą, że tego się nie porusza, bo nie będzie kariery. Sami z siebie. System ten został wypracowany w wybiórczy, gdzie nikomu nigdy nie kazał, co pisać. Tylko po prostu, jak ktoś napisał nie tak, jak on chciał, to wylatywał. A jak ktoś napisał tak, jak on chciał, no to wtedy awansował. Czyli system był taki, każdy musiał sam wiedzieć, rozumiecie państwo, co trzeba napisać, tak? No czyli to jest dopiero metoda manipulacji, bo to jest kształtowanie, a nie po jakieś tam represje, coś takiego. Nie, to jest kształtowanie ludzkich postaw, poglądów, świadomości i tak dalej, poprzez oddziaływanie pozytywne. Myślisz tak, jak ja chcę, żebyś myślał? To proszę bardzo, to są korzyści, tak? Awansujesz. To nie chodzi o pieniądze, to też chodzi o prestiż, prawda? Michnik, jak ktoś odpowiednio napluł na Polskę, no to potrafił kupić kwiaty i gratulować wspaniałego artykułu. Wyobraźcie sobie państwo, Michnik, który z kwiatami klęczy i gratuluje autorce wspaniałego artykułu. Tak? No to w tym środowisku, gdzie Michnik był wielkim autorytetem, bo dla mnie nigdy nie był autorytetem, no bo niestety na niego się natknąłem wcześniej, więc powiedzmy, że miałem własne doświadczenie i wiedziałem, że to bolszewia, która nie pozwoli na żadną wolną myśl. Tak? Znaczy nie, no możesz myśleć, ale to jak ja. Możesz działać, ale najpierw musisz powiedzieć, co będziesz robił, a ja powiem, czy to jest słuszne, tak? No bo chodzi o to, żeby działać skutecznie. No a ja wiem, jak jest skutecznie, prawda? Więc ponieważ miałem to, w zasadzie to szczęście, że się na niego natknąłem jeszcze w latach 70., chyba, jak on wrócił z Paryża, to było 77 chyba, albo początek 8, no to już wiedziałem, co jest grane i nie miałem żadnych wątpliwości, więc jak tylko zobaczyłem, że Michnik jest naczelny wybiórczej, no to ja wiedziałem i nigdy tego nawet do ręki nie wziąłem. Jestem jeden z nielicznych, którzy się pochwali ludzi w Polsce, którzy nigdy tego w ręku nie mieli. I nigdy tego nie kupili nawet. Nawet w czasach, kiedy to jeszcze była w miarę, jakby to powiedzieć, dopiero na początku tej drogi, w miarę normalna gazeta, tak? To wiedząc,
kto tym kieruje, wiedziałem, do czego to będzie prowadziło, co to jest naprawdę warte. Ale właśnie na tym polega to sterowanie świadomością i postawami ludzkimi i ono jest o wiele skuteczniejsze niż jakieś represje, tak? Bo jak Państwo represjonujecie, to sobie robicie wrogów, no chyba go, że człowieka złamiecie, tak? Ale niepotrzebnie wprowadzacie Państwo podziały. A jeżeli sterujecie ludzkimi poglądami, postawami, świadomością i tak dalej, tylko ludzie muszą mieć poczucie, że sami to robią, tak? Że sami dochodzą do jakichś wniosków, tak? No to to jest o wiele skuteczniejsze. Macie zastępy zwolenników i to za darmo, prawda? Zresztą w tym samym kierunku teraz postępują Rosjanie, przenikając całą blogosferę, internet, mają specjalne w zasadzie wojska informatyczne, których zadaniem jest poprzez rozmaite kłamstwa i manipulacje w internecie kształtować ludzką świadomość i postawy w kierunku dla Rosji korzystnym. Także pierwsza rzecz, zmiana systemu, to przede wszystkim zmiana metod kontroli, tak? Na metody z represyjnych na metody pozytywne, czyli bodźców pozytywnych. Jesteś, jacy chcemy, żebyś był? No to proszę bardzo, kariera w telewizji, kariera w dziennikarstwie, kariera w administracji państwowej i tak dalej. Więc mamy cały zastęp ludzi. Nie chodzi mi o ten trzon, prawda, z tej części opozycji, która sprzedała Polskę w latach 88-89, tylko cały zastęp ludzi nowych, wychowanych tak naprawdę w zdeprawowanym systemie. I to jest podstawowy problem. Bo oni zostali tak już ukształtowani, tak? Jesteście tacy, to świat jest, stoi przed wami otworem, jeszcze jesteście Europejczykami i tak dalej, w ogóle jesteście ci lepsi. Więc tutaj to jest jeden z podstawowych problemów, dlatego że nasza strona nie miała możliwości kształtowania elit społecznych. Dlatego że jeżeli całe sfery życia są oddane ludziom, którzy są kontrolowani jakby zdalnie, tak? Kontrolowane są procesy społeczne. To ci, którzy się przeciwstawiają, są eliminowani, są marginalizowani. I oni nie mają wpływu na kształtowanie się elit. I w związku z tym teraz zadanie podstawowe to jest nie tylko usunięcie tych resorciaków, którzy jeszcze zostali, no bo oni już są de facto w wieku emerytalnym, prawda? Są przecież moi rówieśnicy albo starsi. Tylko po pierwsze kolejne pokolenia, tak? Już w tej chwili nawet nie trzecie, a czwarte, które zostało w tym duchu domowo, że tak powiem, wychowane. To raz. A dwa, to są ci, których oni sami wykształcili, zasymilowali. No bo jeżeli na przykład MSZ przez całe te 20 kilka lat, dokładnie 8 powiedzmy, był pod kontrolą ludzi przysłanych z Moskwy, no bo jak ktoś studiował w tym Międzynarodowym Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych, MGIMO, no to wiadomo, że mateczkę w wywiadzie zagranicznym KGB potencjalnie mógł być zwerbowany, ale nawet tak nie był, bo większość nie było oczywiście. To on był tam ukształtowany. On wraca z Rosji, on jest tam ukształtowany, on wie, że tamci zawsze będą górą i ma wpojone zachowania lojalistyczne wobec Moskwy. Druga grupa to ta, która po prostu współpracowała z bezpieką, no to albo oficerowie, no to oni wiedzą, że bezpieka ma zawsze władzę i zawsze jest górą i będzie górą, ale ostatnie 28 lat udowadnia tylko, że tak było, tak? I teraz, jeżeli przychodzi ktoś nowy z kolei, no oczywiście no byli jacyś nowi ludzie, bo nie można skontrolować w 100%, tak? No to co? To on się dostosowywał do tych dwóch grup. A jak się nie dostosował, no to wylatywał. Czyli tak naprawdę
cały MSZ jest do wymiany. Nie wiem, jak to pójdzie, bo jeżeli minister Waszczykowski, który przepracował w MSZ-cie za 20 lat, z tymi ludźmi na co dzień tam był, to nie wiem, jak on będzie ich usuwał. Ustawa mówi o tym, że ustaje stosunek pracy z tymi, którzy współpracowali z bezpieką albo byli oficerami, tak? No, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce wykonane. To raz, ja jestem tutaj sceptykiem, a dwa, no, kto będzie przyjęty na ich miejsce, bo jak ich dzieci będą przyjęte, to ja dziękuję, to co się zmieni. Nic się nie zmieni, tak? A proszę pamiętać, że dzieci bezpieki miały przywilejowany start w komunizmie i na przykład znali języki obce. No bo jak tatuś bezpieka go wysłała do na przykład Berlina, czy do Kolonii, czy do Paryża, czy do Londynu, to synuś chodził tam, czy córka, do szkoły, tak? No bo już, tak na przykład Makowski. Makowski chodzi do szkoły w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego ojciec funkcję w bezpiece sprawował, tam był rezydentem. Czy w rezydenturze pracował, to jest rzutek książka tego, że to dokładnie nie pamięta. No to on, jak mówi po angielsku, to tak jak Amerykanin. Tak? Więc oczywiście ma przewagę nad tymi, co gdzieś tam biedowali i kombinowali, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, albo tam był ktoś synem nauczycielki i co, nigdy nawet na zachód nie wyjechał, bo nie miał możliwości. Więc oni mieli tą zasadniczą przewagę. No i teraz jest problem wymiany, tak naprawdę ukształtowania nowych kadr. To nie chodzi o to, że się 10 osób wymieni. Problem jest znacznie poważniejszy. Jak mówię, to trzeba wymienić cały MSZ, całe sądownictwo prawie, bo to jest w ogóle skansen bezpieki i rodzin bezpieczniackich, a nawet jak ktoś nie jest z rodziny bezpieczniackiej, to jest już zasymilowany przez to środowisko, tak? Czyli tak samo się zachowuje. To jest prokuratura. No jest taki prokurator rejonowej w Żywcu, z którym mamy problemy, bo doszedł do wniosku, skoro RKW krytykuje władzę, to znaczy podważa zaufanie do władz, w związku z czym postanowił naszemu tam koordynatorowi wytoczyć proces i o to, że właśnie jak sam twierdził, on podważał zaufanie do władz. No to wiecie Państwo, podważanie zaufania do władz to jest klasyczny zarzut komunistyczny. No, ale ten prokurator zaczynał bodajże jako asesor w stanie wojennym. No to miał dobrą szkołę, tak? Więc ja oczywiście pisałem skargi, ale jakoś nic z tego nie wynikło i nie wyniknie. I tak jest w każdej dziedzinie. No ale oprócz MSZ-u, sądownictwa, no to kolejny segment to jest wojsko i służby. No nie może być tak, że w wojsku, pamiętacie Państwo, jak w Smoleńsku to zginęli akurat dziwnym trafem oczywiście, czysty przypadek. Wszyscy wojskowi, którzy mieli szkolenia na zachodzie. A ci byli szkoleni na wschodzie, to jakoś nie pojechali. No więc to jest ta sama sytuacja. Wojsko nie może być dowodzone przez oficerów po jakichś szkołach sowieckich, tak? Czyli cała zmiana pokoleniowa i przez tych, którzy zostali przez poprzednie dowództwo, jak już mówiłem, zasymilowani, czyli wojsko. Służby to samo. Było wiele zmian, ale tak naprawdę powiedzmy sobie jasno, jeżeli nie ma opcji zerowej, to nie będzie nowych służb, bo ci nowi, co przychodzą, są asymilowani przez starą większość. Jedynym państwem postkomunistycznym, które założyło nowe służby, to były Czechy. Mówię Czechy, a nie Czechosłowacja, dlatego że to było w czasach czechosłowackich, ale na Słowacji zostało to wstrzymane, więc to były Czechy. Ale tylko jeżeli chodzi o służby cywilne, bo jeżeli chodzi o służby wojskowe, które odgrywały bardzo ważną rolę w pierestrojce, to również nie było zmian służb wojskowych w Czechach. Także jeżeli ktoś podaje Czechy jako wzorzec, no to jest to taki wzorzec nie do końca. Ale odpowiednik naszego ABW, czyli tam też BIS, Biuro Informacji i czegoś tam nie pamiętam, i studiów chyba, to zostało całkowicie od nowa założone, no i ma najlepsze osiągnięcie. Inna sprawa była w Rumunii, ale w Rumunii tamtejsza bezpieka nie była kontrolowana przez Rosjan.
przynajmniej oficjalnie, tak? Więc, więc tam ci starzy funkcjonariusze również tworzyli nowe służby, nie mówiąc o tym, że tam prawie każdy premier był albo agentem, albo oficerem Securitate. A ostatnio właśnie wyszło, że przyznał się były premier prawicowy z partii prawicowej chłopskiej, że był etatowym oficerem Securitate. Także bez tych czterech dziedzin to się nic nie ruszy. Tu chodzi o wymianę całkowitą kadr. Do tego dochodzi oczywiście administracja państwowa, ale powiedzmy, że ona, no, tutaj są większe możliwości, bo jednak część administracji może pozostać, czy też musi pozostać, ale w tych czterech dziedzinach to nie ma mowy. Bez wymiany dowództwa, bez wymiany sędziów, prokuratorów, prawda, bez zmian w MSZ-cie, to nic się nie zmieni. I teraz na czym problem Polski polega? No na tym, że my tak naprawdę jesteśmy w dużej mierze społeczeństwem feudalnym. Czyli selekcja kadr i awans kadr nie odbywa się poprzez instytucje. Tak? Bo normalnie te społeczeństwa, no, które nie miały tej przerwy, jeżeli chodzi o własną państwowość, to selekcja odbywa się poprzez instytucje. Czyli instytucje rekrutują kolejnych pracowników. Ono zaś odbywa tak, że dzwoni się do kolegi, prawda? Jak się nie ma własnego kolegi, którego chce się zatrudnić, i pyta się, czy kogoś tam masz do zatrudnienia. Wszystko odbywa się drogą prywatną, przez sieci prywatnych kontaktów. Instytucje nie działają tak naprawdę. Jeżeli ktoś chce, żeby jakaś instytucja zadziałała, to musi poprzez sieci prywatnych kontaktów znaleźć kogoś, kto tej drugiej instytucji, z którą chce współpracować, jest tam, do niego zadzwoni, sprawa załatwi. Czyli nie dość, że nie ma selekcji pozytywnej poprzez instytucje, awansu poprzez instytucje, to jeszcze w ogóle, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba wejść w te kolejny sieci klientelistycznych, sieci prywatnych. I to jest najgorsze, bo gdyby to było tak, że można celem uruchomienia jakiejś działalności tego to ominąć, prawda? Uruchamiamy instytucje i wszystko zaczyna się normalną drogą. Ale właśnie nie można. Nie można, bo jak się chce zrobić coś przez instytucję, to się okazuje, że muszę napisać 100 podań, wypełnić papiery, wszystko jest idiotyzmem oczywiście. Na każdym etapie wszystko może być zablokowane przez jakiegoś kretyna i tak naprawdę ja nic nie mogę zrobić. Ale jeżeli w tej drugiej instytucji pracuje kolega, z którym chodziłem do szkoły, albo na studia, albo znajomy żony, albo coś w tym rodzaju, to nie, do niego dzwonię i załatwiam sprawę od ręki, tak? A to oznacza, że państwo nie jest w stanie normalnie funkcjonować. I tak naprawdę ja nie widzę szans w tej chwili na zmianę tego systemu, bo on ma oczywiście, oprócz tego aspektu pozytywnego, że można uruchomić pozytywną działalność, skutki bardzo negatywne, bo to oznacza, że te sieci klientelistyczne się odnawiają, tak? Tyle, że teraz nie dzwoni tam, załóżmy, Michnik, tylko na przykład ja dzwonię, tak? Ale co z tego? To nie ma zmiany systemu. Na tym problem polega. I jeżeli nie nastąpi naprawdę masowa rekrutacja poprzez system otwartych konkursów, no bo wiemy, że wszystkie konkursy są ustawione, no to wiadomo, jak to wygląda przecież. Także jeżeli nie dojdzie do takiej masowej zmiany, nie tam, że jakąś jedną osobę rekrutujemy, tylko musi cała grupa wejść, ludzi nowych, tak? Jak MSZ, to proszę bardzo, po studiach zdają języki, zdają egzamin, że te języki znają, że znają podstawowe zagadnienia z dziedziny spraw międzynarodowych, ze spraw Polski, jakie są nasze interesy narodowe. Resztę się dokształcą, bo w MSZ-cie największą uwagę zwracano tylko na etykiety i takie sprawy protokołu dyplomatycznego, bo na to zezwalali Rosjanie. No więc już tak zostało, tak? I jeżeli takiego masowego awansu grupowego nie będzie, to cały czas te sieci klientelistyczne, ten system zarządzania nie przez państwo, tylko przez znajomych,
pozostanie, tylko znajomi się zmienią, no bo nawet jeżeli te władze się nie zostaną obalone, no to w porządku, będą nowe władze, ale wszystko będzie po staremu, w sensie systemu, tak? A przecież nie o to chodzi. I dlatego to jest najważniejsze wyzwanie. Teraz, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, trzeba sobie zdawać sprawę z zasadniczej różnicy, która moim zdaniem teraz będzie miała miejsce. Do czasów Obamy włącznie. To był okres, kiedy Stany Zjednoczone swoje sprawy europejskie powierzały Niemcom. Czyli my pilnujemy Niemców, znaczy my Amerykanie, tak? My pilnujemy Niemców, a wy Niemcy tam pilnujcie, żeby było w porządku w tej Europie. No, ale to było oparte na innym postrzeganiu interesów. Mieliśmy okres globalizacji, taki zresztą jak przed pierwszą wojną światową. Zresztą globalizacja przed pierwszą wojną światową poszła o wiele dalej niż teraz. Tylko, że ona obejmowała mniejszą część świata. Ale to mało osób rozumie, że ten świat był, no, ten, który był przed pierwszą wojną światową oczywiście, on był bardziej zglobalizowany, tylko że on co tam Afryki nie obejmował i tak dalej, prawda, czy Ameryki Południowej. Natomiast sytuacja z globalizacją była taka sama i idea była taka globalizacji, że oto jest wolny rynek i nasze koncerny wchodzą i na tym zarabiają. A co się okazało? No zrobiono wolny rynek, koncerny zaczęły zarabiać, a potem się nagle okazało, że zarabiają Chińczycy, prawda? Że to oni głównie produkują, że następuje dyslokacja przedsiębiorstw, które uciekają z Ameryki do Azji i nagle oni sobie zdali sprawę, że mieli na tym wygrać, tak? Ale przegrywają. Wprawdzie mogą jeszcze drukować dolary, ale za chwilę yuan może stać się walutą światową, wtedy już koniec w ogóle. Z naszego punktu widzenia zamiana dominacji amerykańskiej na chińską jest moim zdaniem katastrofą, bo trzeba sobie zdawać, czym jest, czym jest cywilizacja chińska. To jest cywilizacja, w której człowiek się w ogóle nie liczy. Jednostka nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Państwo, które dba, znaczy właśnie to władca, który dba o harmonię, z jednostką może zrobić wszystko. Jednostka musi służyć całości. Coś jak w mrowisku, tak? Więc zastąpienie hegemona Stanów Zjednoczonych, gdzie hegemonia Stanów Zjednoczonych no, dawała pokój, pewien porządek, tak? A z drugiej strony oczywiście płaciło się tym, że pokrywało się te inflacyjne dolary. Zastąpienie przez Chiny to jest po prostu katastrofa dla z punktu widzenia naszej cywilizacji. No ale mamy okres przejściowy, okres, kiedy się będzie kształtował nowy ład międzynarodowy. Co oczywiście no, będzie przebiegało ze wstrząsami, bo nigdy nowy ład się nie kształtuje gładko i bez wstrząsów. I pierwsza zmiana to jest właśnie taka, że Amerykanie się zorientowali, moim zdaniem, że w tym całym wolnym handlu przegrywają. I z jednej strony przegrywają z Chińczykami, z drugiej strony mając coraz mniejsze rynki zbytu, a jednak trzeba pamiętać, że technologia amerykańska jest tutaj najwyżej, bo widziałem wykaz patentów, to proszę Państwa, a Stany Zjednoczone mają największą na świecie liczbę patentów 3 miliony. Następne państwo to jest chyba Japonia z milionem. Czyli Chińczycy są pod względem daleko w tyle, tam chyba 300 tysięcy czy coś takiego. Więc technologia niewątpliwie najszybciej się rozwija w Stanach i stąd też wynikała ich pozycja. No ale jeżeli się okazało, że wolny handel, globalizacja kończy się źle dla amerykańskich koncernów, no to wchodzimy w fazę walki o rynki zbytu. Pierwsza wojna światowa była wojną o rynki zbytu, to znaczy konkretnie Anglia walczyła z Niemcami, tak? Bo Anglia korzystała z swojej pozycji imperium i narzucała wszystkim, że mają kupować towary
brytyjskie. No a tu nagle weszli na rynki Niemcy, przede wszystkim z produktami chemicznymi, które były wyższej jakości oczywiście niż angielskie, zaczęli Anglików wypierać. Tak? Tak jak teraz Chińczycy wypierają produkcję amerykańską, europejską, już dawno wyparli. Więc wkraczamy w epokę walki o rynki zbytu, ale to nie tylko jest walka między Amerykanami a Chińczykami, ale to jest też walka między Amerykanami a Niemcami. Są dwa kraje, gdzie PKB jest zależny od handlu zagranicznego. W wypadku Chin to jest prawie 60%, bo to tam jest 58, prawie 59 czy 59 z kawałeczkiem, no tak pod 60%. Co to znaczy? No to znaczy, że państwo jest całkowicie zależne od tego, co eksportuje. Jakiekolwiek problemy z eksportem i państwo się wali. W wypadku Niemiec PKB jest w 54% zależny od eksportu, znaczy pochodzi z eksportu. Czyli Niemcy muszą eksportować. Muszą eksportować wszystko, co się da, całą produkcję, nie tak jak tylko kiedyś te rzeczy, które rzeczywiście robili dobrze, ale po prostu wszystko. Bo inaczej nie będą mieli tych 54%, a chcieliby mieć więcej, tak? Co to oznacza? No, to samo, co w wypadku Anglików przed I wojną światową. Muszą uzależniać politycznie po to, żeby kraje politycznie zależne kupowały u nich, tak? No to w wypadku Polski to widzimy, jak to się odbyło, tak? Więc z jednej strony jest to kwestia w stosunku Niemców do innych krajów, muszą poszerzać jakby tą strefę krajów zależnych, które są ich rynkami zbytu, ale to nie wszystko. Wchodzą w konflikt z przemysłem amerykańskim, który też walczy o rynki zbytu. Czyli mamy konflikt interesów. I już się prasa niemiecka bardzo oburzała, no bo jak Niemcy przegrywają, no to jest jak zawsze, prawda, brak demokracji i faszyzm. Więc się bardzo oburzali, a Amerykanie, Trump zapowiedział walkę o rynki zbytu. I na czym to będzie polegało? Na tak zwanych umowach dwustronnych. Tak? Czyli nie jest tak jak dotychczas, że załóżmy cała Unia zawiera jakąś umowę ze Stanami, tak jak to miała być ta strefa wolnego handlu ze Stanami za Obamy, tylko poszczególne kraje. Wtedy umowa jest na przykład Niemcy, Stany, wy nam dajecie tyle, my wam dajemy tyle. Niemcy, Ameryka, znaczy nie, Stany, założymy Francja, Stany, Polska i tak dalej. Są umowy dwustronne. A w umowach dwustronnych każda ze stron walczy oczywiście o to, żeby mieć lepszą pozycję, tak? No więc i oczywiście się silniejszy wygrywa. Ale jak mówię, ten koniec globalizacji, walka o rynki zbytu oznacza drogę do konfliktu. Nie wiemy na jaką skalę, ale na pewno konflikt będzie poprzedzał jakąś ugodę na linii Ameryka-Niemcy. To oczywiście dla nas jest korzystne, prawda? No bo my jesteśmy w tej strefie, którą Niemcy chcą trzymać w zależności politycznej, żebyśmy wyłącznie kupowali ich towary. Tak? Czyli jeżeli dotychczas było tak, że Niemcy zarządzały Europą, tak to nazwijmy w skrócie, no bo tak naprawdę Amerykanie, Anglii, Wielkiej Brytanii do Europy nie zaliczają, tak? Europa to jest za kanałem La Manche na wschód. No i gdzieś tam się kończy koło nas. Także jak dotychczas zarządzali, to teraz już zarządzać nie będą. I to oznacza, że tworzy się jakaś przestrzeń dla gry politycznej. I zależy od tego, no, na ile będziemy tutaj sprytni i na ile będziemy elastyczni, żeby tę sytuację wykorzystać. Bo nam zależy na czym? No na tym, żeby się wydobyć od zależności ekonomicznej niemieckiej. Bo to w interesie Niemców zlikwidowano w Polsce przemysł, tak? Bo myśmy mieli produkować podkładki, tam jakieś podśrubki, a przede wszystkim kupować to, co Niemcy produkują, nawet mogą gorszy proszek na nasze rynki produkować, więc od razu jest pierwsza odpowiedź, kontrola jakości, nie przyjmujemy proszku niemieckiego dla murzynów, tak?
To jest pierwsza rzecz. Trzeba uderzyć w interesy niemieckie. Jak prasa niemiecka instruuje, jak ma atakować rząd, to pierwsza rzecz to jest ustawa demonopolizacyjna, tak? Która mówi o tym, że jeden nie może być jeden właściciel koncernu prasowego. Może jeden właściciel z jednego kraju może mieć założone tam 30%, tak? Ale to oczywiście nie wystarcza, bo trzeba jeszcze sterować rozwojem polskiej prasy. Bo w tej chwili polskiej prasy prawie że nie ma, tak? Ale tutaj widzimy, że po pierwsze trzeba wykorzystać tę sytuację nową, która się kształtuje. Ona jest w trakcie cały czas tworzenia się, a po drugie no, trzeba jasno pokazać Niemcom, że każdy atak spotka się z kontratakiem. Żeby oni wiedzieli, że to nie jest tak, że mogą wszystko, tak? I żeby zaczęli kalkulować, co im się opłaca, a my będziemy kalkulowali, co nam się opłaca. Czyli jest tutaj kwestia woli walki, ale proszę pamiętać, że są ogromne rzesze, no zwłaszcza inteligencji w Polsce, które są związane interesami właśnie z tymi lobby zachodnimi, tak? Jeżeli na przykład prawie wszystkie te tak zwane NGO, tak? Czyli nierządowe organizacje, pozarządowe organizacje to się po polsku nazywa. Przecież to jest w dużej mierze utrzymywane ze środków unijnych, no więc ci ludzie są własnym interesem zależni. Klasycznym też przykładem jest na przykład cała ekipa Newsweeka. Przecież jeżeli dojdzie do ustawy demonopolizacyjnej, to pierwsi oni zostaną uderzeni, tak? Więc w ich prywatnym interesie jest bronienie interesów niemieckich. Duża grupa ludzi w ogóle w mediach, w dyplomacji, w różnych instytutach. Trzeba pamiętać, że na przykład sprawami niemieckimi na uczelniach w Polsce, w instytutach naukowych, zajmują się ludzie, którzy żyją z grantów przyznawanych przez Niemców. Więc za niemieckie pieniądze oni mają zastanawiać się nad interesami polskimi. No to wiadomo, że nad jakimi interesami się zastanawiają, prawda? Ale oni są już personalnie związani. I tutaj trzeba pamiętać, że taka walka o emancypację wobec Niemców to jest walka z dużą grupą nacisku Polaków, których interesie prywatnym jest, żeby nic się nie zmieniło, tak? Jak powiedział Holland, żeby było jak było, tak? Żeby oni dalej te granty niemieckie dostawali, żeby dalej sobie do Unii jeździli, tam będą ich klepali po plecach, prawda? Pogłaszczą po głowie i tak dalej. Ale co to oznacza w praktyce? Że gadanie o jedności Polaków jest po prostu brednią. Nie ma żadnej jedności Polaków. Nie ma jedności z Targowicą po prostu. A Polacy bez przerwy temu mitowi jedności schlebiają czasów rozbioru, bo ja sobie zapamiętali, że rozbiory były, bo nie było jedności. No nie było jedności, bo część okazała się zdrajcami po prostu. I tak samo teraz. Więc nie ma jedności. Jeżeli służysz interesom obcym, wbrew interesowi własnego kraju, jeżeli go zwalczasz i tak, to po prostu się wykluczasz i koniec. I trzeba sobie to uświadomić. I problem nie polega na tym, że to są jednostki. Przez te 28 lat wykształciła się bardzo duża grupa ludzi, których osobisty interes finansowy, prestiżowy, bo to jest nie tylko pieniądze, to jest skala prestiżu, prawda? Jestem zaproszony na wykłady na Uniwersytet w Louvain na przykład, albo coś takiego. Znaczy nie ja oczywiście, ale mówię o potencjalnym takim człowieku. No to jego interes jest, żeby mówić tak, żeby być zaproszonym, tak? Żeby działać tak, żeby go zaprosili, żeby dostać stypendium albo grant z Kolonii, czy tam z Hamburga, czy z Paryża, tak? Więc to jest bardzo poważny problem. To nie jest tak, że jest bohaterski naród polski, jakieś 10 osób, prawda, które tu służą obcym interesom. Nie, to są duże grupy społeczne, których interes prywatny jest związany z innym państwem niż państwo polskie. I to jest zasadniczy problem. Więc no, ja to mam zły charakter, więc ja proponuję, żeby ten problem rozwiązać inaczej, ale są tacy, którzy uważają, że tych ludzi nie trzeba antagonizować, im tłumaczyć, czy przekupić, prawda, czy coś takiego. Ja uważam, że to jest działanie szkodliwe i mocno niewychowawcze, dlatego że tych ludzi się nie da przekupić, chyba że zostanie wszystko po staremu. Tak?
nie da im się związać z interesem państwa polskiego, jeżeli nie zobaczą, że to państwo polskie jest górą, tak? Proszę bardzo, czeka cię kariera, czeka cię przyszłość, ale musisz pracować dla Polski, a nie dla Niemiec. Przykładowo, mówię o Niemcach, no bo to jest najbardziej taki jakby tutaj palący problem, tak? Tej zależności postkolonialnej, która się wytworzyła w ciągu ostatnich 28 lat. A zatem z jednej strony mamy tę zmianę w stosunkach w trójkącie Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska, no a z drugiej strony wchodzi Rosja. Dotychczas było tak, że Amerykanie uważali, że zneutralizują Rosję. No to ją przekupią czymś tam, prawda, Europą Środkową ją przekupią, tam i jakimś innym regionem. Najlepiej się przekupuje cudzą własnością, prawda? Cudzym losem się przekupuje najlepiej. Stalina się przekupiła Europą Środkową i to jest ten ideał, prawda? Żeby inni ponosili koszty, a dla nas tylko te korzyści. No więc tak uważali, że zneutralizują Rosję, no bo chodzi oczywiście o konflikt z Chinami, tak? Do Chin dostęp jest albo przez morze i tu Amerykanie ewentualnie mogą sprostać zadaniu, znaczy mogą, sprostają zadaniu, chociaż to będzie trudne, ale budują flotę i tak dalej, mogą, nie chodzi o wojnę, tylko chodzi o pokazanie możliwości przecięcia szlaków handlowych, tak? Bo jeżeli się przetnie szlaki handlowe, no to Chiny, które mają 60% PKB z handlu, giną. Także od strony morza Amerykanie wzmacniają Japonię, Tajwan, będą wzmacniały Wietnam na pewno, starają się mieć dobre kontakty z Indiami. To jeszcze tam bardziej skomplikowane, bo to jest kwestia konfliktu Indii z Pakistanem, ale Pakistan jest sojusznikiem Chin. Za chwilę może się okazać, że do tej grupy dochodzi Arabia Saudyjska. No w tej chwili Amerykanie popełnili błąd, bo wepchnęli Iran w ręce Chin i Rosji, co jest bardzo dużym strategicznym błędem, bo przez Iran jest dostęp do Azji Środkowej, czyli znów można przeciąć szlaki komunikacyjne z Chinami. I w związku z tym Amerykanie tak właśnie sobie wyobrażali, że tą Rosję zneutralizują i będą mogli przeciąć szlaki handlowe, czyli taką sytuację osiągnąć. Słuchajcie, Chińczycy, tu wam możemy zablokować Cieśninę Malakka, tu wam możemy zablokować Ocean Indyjski, tu wam możemy zablokować drogę lądową przez Rosję. No więc dogadujemy się, prawda, na naszych warunkach, albo przynajmniej dla nas korzystniejszych. No ale to nie jest takie proste, bo po prostu Rosja jest państwem żarłocznym, który nigdy nie ma dość. I co by nie pożarło, to zawsze jest głodny. Więc każde zwycięstwo i każdy, że tak powiem, posiłek Rosji to jest tylko dopóki się nie skończy i potem na nowo, tak? Więc po pierwsze Rosja żąda za dużo, to raz, a dwa, nie ma żadnej gwarancji, że się zatrzyma. Znaczy, no my to wiemy, że ona się nie zatrzyma, ale Amerykanie uważali, że nakarmią i będzie spokój, tak? I jeszcze jest jedno miejsce, gdzie można przeciąć tę drogę, no to jest Europa Środkowa oczywiście, tak? Wtedy nie przecinamy tej drogi w Rosji do Chin, ale uniemożliwiamy związki gospodarcze Chin z Niemcami, bo tak naprawdę to jest rzecz najgroźniejsza, gdyby Niemcy zmieniły, że tak powiem, kierunki i dogadali się z Chińczykami, no bo przemysł niemiecki musi sprzedawać, tak? Zawsze dla Niemców Rosja była tym odpowiednim rynkiem zbytu, oczywiście nieprawdziwym, tylko wirtualnym, bo siła nabywcza Rosji to tam gdzieś tak na poziomie Belgii. No ale oni zawsze uważają, że będą mieli tanie surowce i tą Rosję ucywilizują i sytuacja się zmieni. I tutaj rzeczywiście Merkel jest ostatnim takim
politykiem, który jest zwolennikiem jednak współpracy z Amerykanami, natomiast ona jest pod naciskiem lobby przemysłowego, który jest za współpracą z Rosją. Ale za chwilę może się okazać, że tak naprawdę chodzi o współpracę z Chińczykami. Chińczycy, żeby się tym planom amerykańskim przeciwstawić, podjęli dwie decyzje. Po pierwsze, o przeniesieniu przemysłu do środka kraju, żeby był poza zasięgiem ewentualnej broni wystrzeliwanej z, czy rakiet wystrzeliwanych z łodzi podwodnych, a poza tym chodzi o rozwinięcie wewnątrz kraju, który jest niedostępny z wybrzeża, i o podniesienie poziomu życia ludzi, czyli żeby ludzie więcej zarabiali, bo idea, że jak ludzie mało zarabiają, to jest wspaniale, to jest oczywiście bzdura. Ludzie muszą zarabiać dużo. Dlaczego? Bo jak dużo zarabiają, to dużo kupują. Jak dużo kupują, to przemysł produkuje, tak? Więc tak naprawdę to właśnie do połowy XIX wieku w Anglii była rzeczywiście nędza i tych robotników strasznie tam wykorzystywano i tak dalej, bo panowało pojęcie takie, że robotnik angielski ma zarabiać jak najmniej, on nie będzie naszej produkcji kupował, ale my w koloniach ją sprzedamy, tak? No ale to się szybko nasyciły, te rynki kolonialne, które były bardzo małe, znaczy płytkie w tym sensie, i w połowie XIX wieku oni zrozumieli, że robotnik musi zarabiać więcej. Musi zarabiać więcej, żeby kupować więcej. Więc idea chińska jest taka, że jak Chińczycy będą zarabiali więcej, a cały czas pensje w Chinach rosną, to wtedy zmniejszą to PKB, zależność, znaczy zmniejszą zależność PKB od eksportu, a bardziej uzależnią od rynku wewnętrznego. Bo jeżeli PKB rośnie, gospodarka pracuje na rynek wewnętrzny, to jest bardzo stabilna. No bo ci ludzie musieliby wyparować, prawda, żeby przestać kupować, tak? Więc, a jeżeli pracuje gospodarka na eksport, to jest bardzo delikatna, bo cokolwiek się stanie i już nie można eksportować, tak? Na scenie międzynarodowej. Więc Chińczycy, po pierwsze, podwyżka pensji, po drugie, rozwój interioru, i w tej chwili na przykład Chengdu, stolica Syczuanu, jest ogromnym, wielomilionowym miastem, takim, jakiego w Polsce w ogóle nie ma. Więc te obszary się rozwijają. Tutaj też mamy sytuację kolizji, ale proszę pamiętać, że w naszym interesie nie jest, żeby produkcja niemiecka została zastąpiona przez produkcję chińską. To nie jest nasz interes, żebyśmy pracowali na to, żeby Chińczycy mieli większe PKB z eksportu do Polski. A w tej chwili my najwięcej kupujemy u Niemców, a drugim państwem są Chiny. Więc cała ta idea jedwabnego szlaku, która tak przemawia do wyobraźni i tak dalej, to jest idea, która może okazać się bardzo niebezpieczna, jeżeli ona będzie prowadziła do zwiększenia eksportu chińskiego do Polski. Tak? Czyli jeżeli, to powinno się odbywać to wszystko pod bardzo ścisłą kontrolą polską, w sensie legislacji i w sensie, jakby to powiedzieć, zabezpieczenia, nazwijmy to, antykorupcyjnego, dlatego że opowiadano mi właśnie, jak wygląda, Chińczycy weszli na rynki Hiszpanii, to po prostu oni korumpują i deprawują absolutnie wszystko, nie mają żadnych zasad. Więc tutaj wejście Chińczyków do Polski w sytuacji, kiedy my nie mamy państwa, nikt nie jest w stanie żadnej ustawy dobrze napisać. No bo celem każdej ustawy jest, żeby można było kraść, prawda? Tylko konkretne osoby, żeby mogły państwo łupić, no bo cały system jest pomyślany jako żerowisko, tak? Państwo zbiera pieniądze od ludzi, spycha ich do życia w nędzy, a dzięki temu ten budżet jest potem wysysany przez rozmaite lobby zagraniczne i polskie, albo polskie związane z zagranicznymi, i się tam dzielą, tak? Więc w sytuacji, kiedy nie słyszałem jeszcze, nie było żadnej ustawy, która byłaby prawidłowo napisana. Zawsze coś jest nie tak. Zawsze coś jest zrobione po łebkach, nieprawidłowo i tak dalej. Więc jeżeli my jesteśmy niesprawni legislacyjnie, jeżeli nie potrafimy korupcji u nas okiełznać, a w ogóle system jest na tę korupcję nastawiony. Korupcja jest elementem regulującym, a nie odstępstwem od normy. No to w tej sytuacji wpuszczenie Chińczyków jest po prostu samobójstwem. Trzeba najpierw przywrócić państwo, tak? I wtedy
można dyskutować pod jaką kontrolą, w jakim zakresie i tak dalej. A jak mówię, no, Europa Środkowa uzyskuje tę pozycję geopolityczną lepszą, że te szlaki między Niemcami a Chinami można tutaj zablokować. No bo generalnie, jeżeli Chińczycy mieliby odcięte szlaki morskie, to im pozostaje tylko szlak lądowy. Szlak lądowy jest albo przez Rosję, albo przez Azję Środkową, Iran, Turcję, Bałkany. Tak? No i widzimy, że co z Turcją będzie, to nie wiadomo, bo Erdoğan, bo to się wymawia po turecku Erdoğan. Tam G to jest tylko przedłużenie O, więc tam wszyscy mówią Erdoğan, ale naprawdę to się mówi Erdoğan. Więc Erdoğan prowadzi politykę tak zwaną osmańską, on to tak nazywa, bo to jest nawiązanie do czasów Osmanów, czyli przed rewolucją Atatürka. I wyobraził sobie, że Turcja będzie, prawda, znów mocarstwem, co ma uzasadnić jego dyktatorską władzę. I w związku z tym, co będzie z Turcją, nie wiadomo tutaj tak naprawdę, w którym to kierunku pójdzie. Może być wojna z Kurdami, mogą być różne rozwiązania. Jest to teren niepewny, niestabilny. Prowadzenie szlaków przez tereny niestabilne jest dowodem lekkomyślności, tak? No był ten Iran, gdyby tutaj Obama jedną rzecz zrobił logiczną i z punktu widzenia amerykańskiej geopolityki dobrą, to znaczy nawiązał kontakty z Iranem kosztem Izraela. W związku z czym opowieści o tym, że Ameryka jest narzędziem Izraela, są kompletną bzdurą, bo nikt nie rozumie, jak bardzo Ameryka była zwalczana przez Netanyahu i Izrael właśnie z powodu Iranu, tak? No bo idea była taka Obamy. Obama był najgorszym prezydentem, ale w tym wypadku miał strategiczną rację, tak to nazwijmy, z imienia amerykańskiego, bo miało być, znów chciał wyrwać Iran, tak, uczynić z Iranu sojusznika, przez co wejść do Azji Środkowej, która jest opanowana w tej chwili już przez Chińczyków. No ale konsekwencje były takie, że oczywiście antagonizował sobie Arabię Saudyjską, która, wiemy o tym, no, finansuje od wielu lat islamistów, wszędzie gdzie się da. I to nie tylko przez budowę meczetów, tylko po prostu dostarcza środków, tak? I Emiraty Arabskie też. Dostarcza im środków finansowych, a to wynika z konfliktu, bo z Iranem, dlatego że wybrzeże Arabii Saudyjskiej i Emiraty są w dużej mierze zamieszkane przez szyitów irańskich, przez szyitów. Czyli to są też Arabowie, ale po prostu z Persami ich łączy wyznanie, tak? Jemen, teraz gdzie jest wojna bardzo poważna, zamieszkał też przez szyitów. Jest sporo szyitów albo takich sekt szyito bliskich w Turcji też wschodniej. Więc to oczywiście antagonizowało Amerykę z Arabią Saudyjską, a z kolei powodowało sojusz Arabii Saudyjskiej z Izraelem przeciwko Iranowi. Więc to było takie zabawne, że to najbardziej islamistyczni Arabowie z Żydami łączą się przeciwko Persom, bo grają interesy. No. Teraz jeżeli Ameryka wybiera z kolei Arabię Saudyjską, no bo konflikt z Iranem oznacza automatycznie opowiedzenie się po stronie Arabii Saudyjskiej, to ja nie wiem, jakie będą konsekwencje. Mogą być nieobliczalne. Jest to bardzo duży błąd ze strony Stanów Zjednoczonych. No ale konsekwencja dla nas jest zła, bo konsekwencja jest taka, że Iran zacieśnia stosunki z Rosją, tak? Więc tym bardziej ta droga do Chin przez Iran jest alternatywą i w tej sytuacji dla Chin korzystną, bo inaczej gdyby Iran przeszedł na stronę amerykańską, tak? Więc tutaj mogą być różne rozwiązania tych konfliktów, ale to, co jest najważniejsze, to, że jest ruch w przyrodzie. Bo jak wszystko, jak po kongresie wiedeńskim, wszystko było ustalone, to byśmy nie mieli żadnych szans. Polska była podzielona, kongres wiedeński zdecydował i koniec, tak? Teraz kształtuje się nowy ład światowy, w związku z czym jest szansa na prowadzenie jakiejś gry. I problem polega na tym, czy Polska będzie miała szansę w tej grze wziąć udział. Dlatego Rosja stara się doprowadzić
nie tylko w Europie do chaosu. No bo wiadomo, będą wybory, ci wszyscy nacjonaliści tam uzyskają poważną pozycję. Wilders wprawdzie nie wygrał wyborów, ale uzyskał większą liczbę mandatów. To wszystko spowoduje niestabilność i chaos w Europie Zachodniej. I to nie wolno tutaj popadać w taką fałszywe wyobrażenie o sojuszu, prawda? Że ponieważ Rosjanie teraz zainwestowali w tą prawicę narodową, no to jak ci wszyscy pederaści i inni postępowcy, prawda, Rosję krytykują, no to my oczywiście będziemy przeciwko Rosji, bo oni ją krytykują, znaczy mówią nieprawdę. To jest po prostu powierzchowne. Tak samo nie możemy popierać takiej prawicy, która widzi w Rosji potencjalnego sojusznika, tak? I to są rzeczy pozorne. I jeżeli Polska ma móc odegrać jakąś rolę, wykorzystać tę sytuację, no to musi prowadzić tutaj w naszym regionie samodzielną politykę, to musi tak naprawdę tworzyć wspólne interesy z innymi państwami regionu. Bo sytuacja jest taka, że tak naprawdę wspólnych interesów nie ma. Każdy tu jest osobny, bo każdy był osobno przez Niemców asymilowany, tak to nazwijmy, tak? Jakby porównać obrót gospodarczy, to by się okazało, że prawie każdy kraj jest partnerem Niemiec, znaczy inaczej. Dla każdego kraju, prawie dla każdego, najważniejszym partnerem gospodarczym są Niemcy. Tam są pewne wyjątki, które wynikają z geografii, no bo jak ktoś ma wspólną granicę z Włochami, no to wiadomo, że Włochy muszą odgrywać większą rolę, tak? Ale generalnie dla każdego kraju tym głównym partnerem są Niemcy, tylko że te wszystkie kraje są osobno, tak? Mamy taką paletę tych krajów, które między sobą nie mają prawie żadnych kontaktów, żadnych interesów wspólnych przede wszystkim, bo nie ma autostrad, nie ma linii kolejowych, to wszystko prowadzi tylko z Rosji do Niemiec i z powrotem, albo stamtąd do Niemiec, natomiast one nie są z sobą powiązane. Tak naprawdę trzeba stworzyć te wspólne interesy. Jak stworzymy wspólne interesy, to będziemy mogli odgrywać swoją politykę. A jak będziemy się pogrążali w kłótnie i konflikty regionalne, na czym zależy Rosji, no to oczywiście będziemy mieli satysfakcję, że temu czy owemu nagadaliśmy, ale niczego nie osiągniemy i Rosja będzie zadowolona, bo w polityce nie szukamy sprawiedliwości, bo sprawiedliwości, jak wiadomo, na świecie nie ma, tylko szukamy realizacji własnych interesów. A podstawowym interesem Polski jest to, żebyśmy byli państwem niepodległym, żebyśmy mogli się rozwijać, a żebyśmy mogli się rozwijać, musimy być bezpieczni, tak? Czyli żadnych muzułmanów, żadnego chaosu. Dlatego zresztą ci kodowcy to wszystko starają się wytworzyć chaos, prawda? To jest podstawowe narzędzie polityki. Wytworzyć taki chaos, żeby sytuacja w Polsce była niesterowalna, tak? No to wtedy czynniki zewnętrzne będą mogły wkroczyć do gry. Ale to jakby na tym zależy różnym siłom, tak? Z jednej strony to jest ta cała opozycja związana czy z Brukselą, czy z Niemcami, czy z, nazwijmy to, lewicą europejską, czy też z Rosją. No i powiedzmy, że na tym bym poprzestał, a teraz najpierw odpowiem na te pytania, które tutaj są. Jeszcze zobaczę, która jest godzina, bo mam o 8. Jeszcze 2 godziny. To teraz tak, te pytanka. Państwo, jak macie pytania następne, to przygotowujecie się. Co jest było największym grzechem endeków? No to jest trudne pytanie, dlatego że, jakby to powiedzieć, są różni endecy. Na tym problem polega. Ale generalnie, wiecie Państwo, no to było tak, że zatrzymanie ofensywy i pokój Ryski. To było niewątpliwie, to był niewątpliwie największy problem. Dlatego, że no już było wiadomo, że pokój Ryski oznaczał, że Polska będzie zagrożona. Proszę pamiętać, że wtedy mogliśmy do Polski przyłączyć całą mniejszczyznę.
i na polecenie Dmowskiego z tego zrezygnowano. Dlaczego? Bo Dmowski chciał tych Białorusinów na mięściźnie polonizować, a ponieważ doszedł, że ich nie spolonizuje, to oddał mięściznę Sowietom. Co to oznaczało? To oznaczało wymordowanie wszystkich Polaków tam. To jest pierwsza sprawa. Tak, bo wszyscy de facto zginęli, to prawie nikt tam nie przeżył. Bo jak przeżył w jakimś dietdomie, to nawet po polsku nie mówi, ma jakąś taką ogólną ewentualnie pamięć. Druga sprawa, to wcale nie było dobre dla Białorusinów, bo inteligencja białoruska z Mińska też wyginęła. Też zostali wszyscy wymordowani. Więc i dla jednych, i dla drugich była to katastrofa. Oczywiście, gdyby ci Białorusini byli w Polsce, to na pewno by się skarżyli, bo Polacy by ich tam męczyli. Ale Polacy męczyli mniejszości narodowe, to prawda, ale nie mordowali. I to jest zasadnicza różnica. Natomiast na pewno by się wykształciła inteligencja białoruska, białoruskojęzyczna i tak dalej. To zostało wszystko zaprzepaszczone. Dalej, jaki był błąd? No tutaj trudno jest mówić o błędzie, dlatego że endecja to nie jest, nie dość, że była niejednolita, to jakby zmieniała się w miarę upływu czasu, tak? Czyli nie można porównać endecji na przykład z czasów I wojny światowej do endecji z lat 30. kiedy działały te radykalne grupy typu Falanga, ONR, które wzorowały się na włoskich faszystach. Bo proszę pamiętać, że faszyzm to nie ma z hitleryzmem nic wspólnego. To są jakby zupełnie inne dwie rzeczy. Faszyzm opierał się na ideologii naturalnej, korporacjonizmu, to znaczy wychodził z założenia faszyzm, że państwo jest takim samym organizmem jak człowiek. W związku z czym, jak w organizmie ludzkim muszą poszczególne członki są współpracować, to w państwie też poszczególne grupy muszą są współpracować. W związku z czym na przykład nie ma przeciwieństwa między pracą a kapitałem i organizacje, które są tworzone, zrzeszają zarówno pracodawców, jak i pracobiorców, tak? Czyli ci, którzy są w jednej fabryce, czy jest właścicielem, czy robotnikiem, to w tej samej organizacji. Tak? Czyli było to wszystko oparte na zasadzie korporacjonizmu i tak miało być zbudowane całe państwo. Więc największym błędem jest to, że tak naprawdę nikogo nie obchodzi, czy był faszyzm. Ja się z tym faszyzmem nie zgadzam, ale nie wolno tego porównywać z hitleryzmem, który był rasistowski i miał zupełnie inną wymowę. Przewidywał wymordowanie tam Żydów, potem nas, Cyganów i tak dalej, zniewolenie Europy. Faszyzm włoski przewidywał dyktaturę, jedność narodu oczywiście, prawda, tak jak u Mussoliniego, ale na przykład faszyzm włoski nie był antysemicki w ogóle. Nie przewidywał mordowania innych narodów, tak. To są znaczy po prostu, no problem polega na tym, że tak naprawdę w świadomości społecznej to te obiegowe mity z Wybiórcze i innych gazet obowiązują. No więc to, bym powiedział, to było. A co jest obecnie? No to obecnie jest tyle grup endeckich, że należałoby powiedzieć o każdej osobno. Tak? Ja znam na przykład grupę Instytutu imienia Rybarskiego. To są ludzie, którzy interpretują w innym duchu pisma Dmowskiego niż pozostali. Oni na przykład uważają, że należy zbudować Międzymorze i za taką opcją się opowiadają, bo uważają, że największe zagrożenie dla Polski jest Rosja. I jeżeli cały region nie będzie bezpieczny, to Polska też nie będzie bezpieczna. Czyli warunkiem bezpieczeństwa Polski jest bezpieczeństwo regionu, tak bym to ujął. No to ja się z nim tutaj pod tym względem zgadzam, bo ja narodowcem nie jestem. Ale są tacy, którzy są gotowi służyć Rosji, byle tam granicą dowalić, albo Litwiną. Są tacy, którzy zajmują pozycję środkową. Są tacy, którzy współpracują z Jobbikiem, chociaż uważam, że Jobbik to jest jakby no, jest zinfiltrowany przez rosyjską agenturę. Są tacy, którzy współpracują z jeszcze bardziej radykalnymi organizacjami węgierskimi, które dążą do rozbicia Rumunii. No czyli do destabilizacji całego regionu, tak? A destabilizacja regionu oznacza zwycięstwo Rosji. Bo z mojego punktu widzenia to mnie tam jest obojętne, czy to jest Węgier, Rumun, czy ktokolwiek. Chodzi o to, że jeżeli Rosji się uda region rozbić, to my na tym stracimy. To uderzy w nas, prędzej czy później. Dalej. To czy rozumiem, że odpowiedziałem. Jakby co, to potem dopytać. Proszę. Jaki jest wpływ kulturotwórczy masonerii na Polskę?
dialog z judaizmem lub masonerią, jakie są możliwości rozmów z Polską? Aha, to była z ich strony chyba, jak rozumiem. No więc powiem tak, dialog z judaizmem to jest rzecz poroniona, dlatego że jeżeli mamy dwie religie, prawda, no to z natury rzeczy każda uważa, że jest ta prawidłowa, prawda? No przecież nikt nie będzie mówił, że moja religia jest nieprawidłowa, tylko tamta jest prawidłowa, bo wtedy ją zmieni, tak? I przejdzie na, no, zmieni wyznanie, tak? No więc, czy chrześcijanin będzie mówił, że chrześcijaństwo, czy katolicyzm to jest prawdziwa wiara? A z kolei ktoś, kto wyznaje, znaczy Żyd, który wyznaje judaizm, no, w sposób naturalny będzie mówił, że to jego wiara jest właściwa, no bo jak nie, no to się ochrzci, tak? No więc w tej sytuacji no możemy ustalić, jakie są punkty wspólne, jakie są rozbieżne, ale nic poza tym. No bo my musielibyśmy, stworzyć jakąś jedną religię, a no tak naprawdę musielibyśmy wtedy wyrzec się naszej tożsamości. To jest niemożliwe, to tak samo jak dialog z islamem, tak? No to co zrobić? To w ogóle to jest taka różnica, bo islam na przykład nie uznaje wolności woli, tak? Czyli jeżeli ja teraz rzucę się na kolegę Marcina i mu podasz mi gardło, to nie będzie moja wina. To będzie znaczyło, że Allah tak chciał, tak? Zasługa. Nie, ja tylko jestem wykonawcą woli Allaha, bo jeżeli Allah by nie chciał, żebym ja teraz Marcinowi podasz mi gardło, to ja bym tego nie zrobił. Sam bym sobie podał. Nie, no, religia, która nie uznaje wolnej woli, kiedy dla nas jest to, no możemy wybrać dobro albo zło, możemy tak się zachować albo tak, to jest już kwestia naszego wyboru, tak? A religia, która jest tak przeciwstawna, no tutaj w ogóle nie można, tu żadnego punktu stycznego nie może być. Żadnego po prostu, jeżeli chodzi o islam. Jeżeli chodzi o judaizm, to mówiąc szczerze, ja na judaizmie się nie znam, więc wypowiadał się nie będę. Musiałbym najpierw sporo poczytać, ale tutaj chodzi o podejście zasadnicze, prawda? No albo my mamy rację, albo oni mają rację, ale załóżmy, jeżeli my uważamy, że my mamy rację, a oni nie, to nie znaczy, żeby ich mordować, tak? Niech sobie żyją, mogą obok żyć, ale my po swojemu, oni po swojemu. Tak samo oni nie mogą od nas niczego żądać, tak? A jeżeli chodzi o masonerię, to uważam, że jest zerowy wpływ. Problem polega na tym, czym jest masoneria, prawda? Dla mnie masoneria to jest ta organizacja, która kiedyś, te loże, które miały kiedyś znaczenie, bo to była forma życia politycznego po prostu. Jak jeszcze na przełomie XVIII-XIX wieku, to miało duże znaczenie, bo to była forma życia politycznego. Nie było jeszcze partii politycznych, były loże i tak dalej. Teraz uważam, że to nie ma żadnego znaczenia, natomiast znaczenie ma co innego. I prawdopodobnie jak ktoś mówi o masonach, to może mieć na myśli. To są prądy lewicowe na zachodzie, zwłaszcza wywodzące się ze szkoły frankfurckiej, i które mają destrukcyjny wpływ na świadomość. Czyli po prostu jest to rodzaj rozkładu moralnego, który jest wprowadzany, tak? Poprzez edukację, poprzez przede wszystkim relatywizm, tak? Relatywizm moralny, że tak naprawdę wszystko może być dobre albo złe. No i potem już jest tylko kwestia definicji, czy jest dobre albo złe w zależności od tego, kto to robi, czy w zależności od sytuacji, tak? Ale to generalnie jest rozkład moralny, który prowadzi do całkowitego upadku i zaprzeczenia człowieczeństwa. Właśnie czytałem o takim eksperymencie amerykańskim, Marcinowi w pociągu opowiadałem, że zrobiono doświadczenie, mianowicie wzięto jakąś populację myszy i dostarczono im tyle żarcia, ile chciały, mogły jeść bez końca, prawda, i żadnych niebezpieczeństw, nic im nie groziło. Czyli, no cóż, no teoretycznie mogły myszy żreć i się rozmnażać, tak? Myśli raj. Tak, myśli raj, bo ideą było stworzenie właśnie misiego raju. No i te ideologie lewicowe też kombinują, jak to stworzyć
raj dla człowieka. Tylko że jaki był koniec tych myszy? No i jak one już nie miały żadnego niebezpieczeństwa, to myszy samce stawały się współczesnymi mieszkańcami Europy, to znaczy faceci całkowicie się feminizowali, no to jak nie wiem jak to powiedzieć, bo to jedno i drugie myszy, tak? A nie ma u nas w języku polskim dwóch słów na mysze samce i samiczkę. No więc w każdym razie myszy samce przestawały dbać o cokolwiek, leniwiły się, przede wszystkim nie miały żadnej woli, traciły jakąkolwiek wolę, odwagę, no po prostu się degenerowały. A kobiety, czyli w tym wypadku samiczki, nie dbały już o rodzinę, nie rozmnażały się wbrew pozorom, tylko stawały się agresywne. Agresywne takie pomaski. Wyobraźcie sobie Państwo takie stada pomasek, tak? I te stada pomasek atakowały z tych zdegenerowanych samców i je zagryzały, tak? W związku z czym nie było komu, że tak powiem, robić mysich dzieci. I w związku z tym koniec tego mysiego raju był taki, że cała populacja wyginęła. No i myślę, że to jest prawidłowa odpowiedź na to, do czego nas prowadzi ta idea, żeby stworzyć raj dla człowieka. No, facet musi być człowiekiem odpowiedzialnym za to, co robi, za rodzinę, za kraj, prawda? A jak się już tak degeneruje, bo nic nie robi, bo nie musi, żarcie ma podane, prawda? Myśleć nie musi, bo mu tam w telewizorze pokazują, no to on całkowicie zatraca swoje cechy biologiczne, tak? I w związku z tym to jest to, ja uważam, te ideologie lewicowe mają wpływ naprawdę katastrofalny, bo są przez szkołę rozpowszechniane. No, jest już półtora roku PiS-u, a ja w dalszym ciągu słyszę, że jakieś szkoły, jakieś programy seksualizacji tam od podstawówki albo nawet od przedszkola prowadzą. No. Więc temu oczywiście należy położyć kres i to natychmiast. Tak? To są te wzorce kulturowe, które rozkładają społeczeństwo. No i najważniejsze jest relatywizm. Ale relatywizm to też zjawisko polityczne, prawda? Donosiłeś, czy tam na ciebie donosili, i ty, i ten drugi jest dobry. Zrywał paznokcie, zrywali mu paznokcie, nieważne, jeden i drugi, prawda? Taka była historia. Zawieszany był zrywanie paznokci, tak? No trzeba być, kto miał rację, czym jest dobro, a czym jest zło. Tu dobro jest tu, się kończy, tu się zaczyna zło, koniec, kropka. Jak społeczeństwo nie wie, co jest dobre, co jest złe, to się degeneruje. Bo wszystko jest dozwolone, tak? Wszystko wolno. Wszystko jest tak naprawdę dobre. A złe to jest wtedy, kiedy to mój przeciwnik robi. To samo, co ja robiłem wczoraj. Czyli, no i ten wpływ takiego relatywizmu moralnego jest katastrofalny na życie polityczne. No i w ogóle na całe społeczeństwo, na naród. Naród się rozkłada. Dobrze, dalej. Antoni Macierewicz powiedział, że moment, nie spocznie, póki nie odzyskamy Krymu, tak. Czy mógłby się pan do tego ustosunkować? Nie wiem, czy tak powiedział, ale wiem, że nie sądzę, żeby tak powiedział, bo my Krymu, znaczy no, odzyskanie przez Ukrainę Krymu nie jest od nas zależne. Natomiast jeżeli moglibyśmy w tym pomóc, to oczywiście byłoby dobre. Dlaczego odzyskanie Krymu przez Ukrainę jest dla nas ważne? No dlatego, że Krym umacnia kontrolę Rosji nad Morzem Czarnym. Po prostu Morze Czarne staje się Morzem Rosyjskim. Jak ktoś uważa, że Morze Czarne powinno być Morzem Rosyjskim, no to to proszę bardzo, ale jest to działanie niezgodne z interesem Polski. Dlatego, że wtedy mamy Rosję na Bałkanach, Rosja kontroluje Morze Czarne, czyli nie możemy na przykład przywozić ropy i gazu przez Morze Czarne z terenu i Kaukazu i Azji Środkowej, bo idea była południowego korytarza energetycznego, prawda? Z Azji Środkowej przez Morze Kaspijskie, przez Kaukaz idzie ropa i gaz do Odessy i z Odessy do Polski, dalej na północ i tak dalej. Więc jest to po prostu Krym rosyjski, jest to uderzenie w nasze interesy geopolityczne. Koniec, kropka. Także uważam, że
walka o wyparcie Rosji z terenów okupowanych jest słuszna i z punktu widzenia Polski korzystna. Dalej. Chociaż na pewno on tak nie powiedział. No, ze względu po prostu dyplomatycznych. Jaki jest pana stosunek do umowy CETA? No to wiem, o co chodzi. No więc, proszę państwa, tak naprawdę, paradoksalnie, ta umowa CETA jest dla nas korzystna. Dlaczego? Bo poprzednia sytuacja jest niekorzystna. To znaczy, to złe, co jest w CETA, to i tak już jest. Przed CETA było, tylko myśmy o tym nie wiedzieli. Chodzi o to, że najgorsze są te sądy arbitrażowe, tak? Że można tak naprawdę z Polską zrobić wszystko. Tylko, że państwo nie wiecie, bo to było otrzymane w termin. Są porozumienia dwustronne i takie prawa dotychczas już od dawna PO wprowadziło. I nie tylko PO, bo jeszcze wcześniej. Więc już byliśmy przecież przeczołgani przez Eureko. Nie było żadnej CETA, a Eureko nas okradło, tak? Także tak naprawdę to jest tak, że to złe, co jest, to CETA potwierdza. Natomiast ma wprowadzić udogodnienia, jeżeli chodzi o nasz eksport. Co z tego będzie, to nie wiadomo tak naprawdę, bo polityka amerykańska się zmieniła. Właśnie mówiłem państwu, że jest odejście od wolnego rynku. Teraz słyszałem w radio, że Polacy w Kanadzie chcieli właśnie tam coś sprowadzać z Polski. Tak naprawdę ta cała CETA jest w tej chwili fikcją. To znaczy nie ma decyzji, rozporządzeń. Nie wiadomo, co z tym wszystkim będzie, bo TTIP, jak się nazywa TTIP, tak? TTIP, tak. To zostało przez Amerykanów odrzucone, chociaż to oczywiście miało swoje plusy i minusy, bo plusem było to, że powstaje jedna strefa gospodarcza, która kończy się na granicy Rosji, tak? Czyli Rosja jest odcięta. Natomiast minusem było to, że oczywiście tracimy suwerenność gospodarczą, tak? Czyli jesteśmy narażeni na to, że rozmaite koncerny będą nas drenowały. No i kolejna sprawa to GMO. Niby w CETA są zastrzeżenia, że nie wolno, ale tu problem jest taki, jeżeli państwo oparte jest na korupcji, to wszelkie porozumienia, które mówią o tym, że czegoś nie będzie wolno, że urzędy państwowe coś sprawdzą i tak dalej, są nic nie warte, bo zapłaci się łapówkę i koniec, tak? Czyli jeżeli urzędnicy kierują się wysokością łapówki, a nie lojalnością wobec państwa, to tu żadne umowy nie pomogą. Tak jest moje zdanie. No to były te pytania dotychczas. Ja chciałem rzeczy i żeby pan te rzeczy z tymi się sprawami zapoznał i żeby jakiś oddźwięk w telewizji Republika. Ale ja się. Forum, ale tam w środku są inne rzeczy. Ja jeżeli chodzi o telewizję Republika, nie mam żadnego wpływu na nic. No, ale mówił pan, że nie wolno o wszystkim mówić. No ale żeby mówić, to trzeba mieć możliwość, więc proszę państwa, no... Posłowie mają immunitety, mają możliwość, posłowie. Tak, no ale ja nie jestem posłem. Redaktorzy nie mają immunitetu, ale też są w jakiś sposób. Ale w jaki sposób? To ja, żeby o czymkolwiek powiedzieć, musi to być, ten temat muszę być zaproszony i muszę być na ten temat zapytany, bo jak jest temat, załóżmy o... energetyce, to ja nie mogę zacząć nagle mówić o lasach, tak? Więc po pierwsze muszę być zaproszony, a po drugie musi to być odpowiednia tematyka. To raz. Dwa. Jeżeli chodzi o zaproszenie, ja tam się nigdzie nie pcham, ale ostatnio dwa razy mnie spotkała zabawna przygoda, a mianowicie najpierw to jakiś już będzie chyba z miesiąc temu, no może 3 tygodnie temu, bo ten czas tak szybko leci, zadzwonił pewien dziennikarz. No to właśnie to, dlaczego nie mogę powiedzieć, to było tam z ekipy Klarenbacha, no i mnie zaprosił do swojej audycji. Wprawdzie niechętnie, bo byłem zmęczony, się zgodziłem, ale pytam się, czy pan się zapytał naczelstwa, czy wolno mnie zaprosić. No to usłyszałem od niego tyradę o wolności słowa i że on jest gospodarzem własnego programu, więc uśmiechnąłem się, młody człowiek to nie rozumie. Mówię, ale niech się pan zapyta. Nie, skąd, i tak dalej. No i po 10 minutach mam jego telefon, gdzie on się bardzo karnie przeprasza, ale właśnie pan Lichota, szef TVP Info, zakazał mu zaproszenia mnie.
Dwa dni temu miałem podobną propozycję. No i mówię już panie Michale, no, czy na czas to panu zezwoliło mnie zaprosić. Tak, powiedział mi, że mogę. No to no dobrze, byłem sceptykiem, bo zawsze jestem podejrzliwy. No ale jeżeli bym powiedział, że ewentualnie można mnie zaprosić, no dobrze. Po 5 minutach mam telefon, mówi pan w biurku, ale on do mnie powiedział, że mogę pana zaprosić, że mi wolno, a zadzwonił do mnie w Einsteina i powiedział, żeby nawet dziś tam pod żadnym pozorem mnie tam nie wpuszczał, że w żadnym wypadku mnie nie wolno zapraszać. No więc... ponieważ do mnie Einsteina znam osobiście, no więc to mnie bardzo uboliło, no i oczywiście mi przekazano, tak? W związku z czym, żeby cokolwiek powiedzieć, trzeba być zaproszonym. To raz, dwa, musi być odpowiedni temat, trzy, muszę się zapoznać. Kontakty ze studentami. Nie mam żadnych kontaktów ze studentami. Jeszcze 2 lata temu pewien student napisał na mnie donos, że prowadzę agitację polityczną i ohydne pisowskie poglądy rozpowszechniając. No więc... mój szef, który był kiedyś moim studentem, trochę się pośmiał, mi to dał oczywiście. Natomiast no tam regularnie donosy na mnie studenci składali, ale raczej to było, że tak powiem, ograniczone liczbowo, czyli tam od czasu do czasu się jakiś znalazł, albo jakiś pracownik, prawda, i tak dalej. Ale obecnie nie prowadzę żadnych zajęć z studentami. Nie miałem nic wspólnego z sercem warszawskim, z którym zresztą, na którym zresztą nie pracowałem od stanu wojennego, więc nie miałem żadnych możliwości. Natomiast jeśli chodzi o system bankowy, no to trzeba sobie zdawać sprawę, że ta repolonizacja banków, która polega na tym, że się te banki odkupuje za wielokrotność ceny, za którą się je sprzedało, a przy okazji jeszcze w międzyczasie one wyciągnęły miliardy od nas, no, nie jest to, jakby to powiedzieć, opłacalna ekonomicznie operacja, chociaż politycznie no, skutki są lepsze. No, tylko że wiecie państwo, no czekaj, aż te banki zbankrutują, nie za bardzo można, bo tam ludzie mają swoje konta, tak? Natomiast problem polega na tym, że Polska jest uzależniona od międzynarodowych grup finansowych, chociażby dlatego, że mamy potężne długi. Że te banki, które no w tej chwili ile mamy? Chyba 52% osiągnęliśmy banków w rękach tak zwanych polskich, tak? Tylko proszę pamiętać, że PKO BP, gdzie zresztą sam mam konto od wielu lat, a z konta w Citibanku zrezygnowałem, to jest bodajże w 30% własnością państwa, a resztą są rozmaite firmy, inni akcjonariusze. No ale powiedzmy, że po wielkich kosztach ten system bankowy teraz jest w 52% jakoś tam sterowalny. Natomiast generalnie Polska jest od tych banków zachodnich zależna i jak pan podejmuje jakąś decyzję państwową, to pan musi się liczyć z potencjalnymi retorsjami, tak? Wtedy musi pan rozważyć, co się opłaca. Ile pan zyska tu, a ile pan straci na ich akcji represyjnej, bo wystarczy, że tak jak to było w zeszłym roku, prawda? Jakaś tam agencja ratingowa ze względów politycznych obniży rating i już złotówka leci na przykład, tak? Pan traci miliardy. Także to nie jest takie proste, sobie narysujemy grubego bankiera, który tam... To nie jest proste, bo to trzeba pracy organicznej, żeby naród przekonać, żeby stopniowo nie zakładali kont i stopniowo... Zgoda, ale nie od razu, nagle, bo to wiadomo, że to... No dobrze, ale na to odpowiedź jest prosta. Już pan mówi, to jest prosta. Ja zrezygnowałem z konta w Citibanku, mam konto tylko w PKO BP, ale banki zachodnie oferują lepsze warunki. Dopóki nie upadną, dlatego trzeba im pomóc. No, zgoda, ale odpowiedź przeciętnego Polaka jest taka, ale warunki w tym i tym banku są lepsze niż... No. Nie zawsze przeciętnego, bo są Polacy, którzy mówią, wolę być jednak w Banku Polskim, a tych, chociaż dają dzisiaj więcej, nie chcę widzieć. No ale dobrze, o dwie rzeczy jeszcze ale trzeba o nich mówić, a nie o tych, co mówią. Ja tak zrobiłem, ale mówię o skali masowej. Jeszcze o dwie rzeczy chciałem pana zapytać. Tak.
pierwsza sprawa, tam na końcu jest wydruk z internetu na temat petycji na stronach Białego Domu o ściganie Sorosza jako głównego przestępcy międzynarodowego. I tak samo się Trump o nim wypowiedział. No tak, pytam, on zwalczał Trumpa. Pytam, dlaczego u nas się służby nie zainteresowały tym panem i dlaczego się nie rozszerza inicjatywa, petycja, żeby po prostu Fundację Batorego i tego gościa wyprowadzić z Polski. Ale, to jest pierwsze pytanie. To ja od razu panu powiem, żeby się służby kimś zainteresowały, to musi złamać prawo. I muszą, a żeby zainteresowały się sądy, to muszą być dowody na to, że złamał prawo. To, że finansuje Fundację Batorego, że płyną pieniądze na takie czy inne organizacje pozarządowe, nie jest złamaniem prawa. To, wie pan, z kolei ustawa, która by zabraniła finansowanie organizacji pozarządowych przez fundacje niepolskie, czy tam zagraniczne, uderzyłaby rykoszetem w zbyt duży krąg ludzi i miałby pan kolejne tysiące przeciwników. No, ale w niektórych państwach on ma zakaz wjazdu, na przykład... No, ma na Węgry, bo, ponieważ na Węgrzech rządzi Orban i robi co chce, więc z poparciem Putina, więc ma zakaz, ale... Kiedyś byli znajomymi na Węgrzech. No tak, tak, ale wiem, ale jak mówię, to żeby się służył zajęły, musiałby zrobić coś wbrew prawu. Prawo mu na to, co robi, zezwala. Na tym problem polega. Trzeba było by udowodnić, że na przykład finansował jakąś nielegalną działalność. Tak? No to trzeba szukać. No ale on może dawać pieniądze dla organizacji pozarządowych, które będą panu urządzały demonstracje antyrządowe. To nie jest zakazane. Rozumie pan? A drugie jeszcze pytanie mam takie odnośnie rozdziału 10, paragraf 220 Konstytucji, która zabrania, znaczy z 1997 roku, której głównym twórcą się mieni pan Kwaśniewski. I w tym rozdziale jest mowa o tym, że nasz deficyt publiczny w żadnym wypadku nie może być finansowany przez nasz Bank Narodowy. I to jest zapis 8 lat przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, więc się dziwię, że już 8 lat wcześniej taką zapobiegliwością ten pan się wykazał, żeby po prostu odciąć możliwość uzyskiwania kredytów z naszego banku bezprocentowych. Gdyby do tego doszło, to Polska by była kwitnącym krajem jeszcze przy tych, zasobach podziemnych, jakie my mamy, a nam nie wolno tego ruszać. Ale spokojnie, co by było, to byśmy zobaczyli. Pan mówi o rozwiązaniu japońskim, gdzie oni biorą, zaciągają kredyty w banku japońskim. To nie było zapobiegliwość, tylko chodziło o to, żeby Polska zaciągała kredyty w bankach zachodnich i żeby banki zachodnie po prostu drenowały Polskę. Także to nie było z myślą o przyszłości, tylko to było z myślą, to było aktualne i jest nadal aktualne. No tak? Wiadomo, kogo ten pan reprezentuje. Nie, no to kogo Kaczyński reprezentuje, wiadomo, jemu było wszystko jedno, grunt, żeby tak uzależnić Polskę. On tutaj nie miał nic do gadania, no bo to jest tak samo jak Tusk, tak? Tusk został tym premierem, a dlaczego? Dlatego, że on dawał wolną rękę wszystkim złodziejom. No. I na tej zasadzie kolejne rządy się zmieniały, a jak ktoś chciał złodzieje, te wszystkie układy klientelistyczne, lobby, takie, które żerowały na Polsce, ukrócić, no to one finansowały zaraz media i demonstrantów i rządy obalały, tak? Więc tutaj to ja mówię, nie było zmobiliwość, tylko komuniści dogadali się z Zachodem i to był koszt tego, że oni pozostają nadal grupą uprzywilejowaną, zachowują swoją pozycję. Ja nawet jestem skłonny podejrzewać, że nasze władze, znaczy nasze partie polityczne, nawet te, na które my głosujemy i za którymi jesteśmy, nie chcą uzyskać większości konstytucyjnych z pewnego względu, żeby nie mieć kłopotów docelowo. Nie, chcą, akurat PiS chce uzyskać większość konstytucyjną. Dlaczego nie uzyskuje? A dlaczego pan nie jest prezydentem Poznania? No, dlaczego pan nie jest prezydentem Poznania? Nie chce być i nigdy nie chciał. No, to nie jest takie proste. Chociażby z tego względu. To nie jest takie proste, bo większość konstytucyjną trzeba uzyskać, a
tej większości nie ma, ponieważ nie ma takiej większości, która by popierała te zmiany. Ale gdyby te rzeczy, o których ja mówię, były opublikowane, chociażby to też by nic nie dało. Artykuł, i że władza będzie dążyć do zmiany jednak mimo konstytucji, nad konstytucją europejskiej, nad naszą, już by było pewne. Ale proszę pana, dodatkowe prezes poparcie. Kaczyński mówił, że chce zmienić konstytucję. Pan uważa, że jak ludzie coś usłyszą, to od razu będą głosowali tak czy inaczej. Ale o ogólniki nie chodzi, o szczegóły chodzi. Nie, ludzie nie będą głosowali dlatego, że dowiedzą się takie czy inne szczegóły. Mówią o reakcjach masowych. Tylko ludzie będą głosowali tak, pod wpływem emocji, propagandy i interesu postrzeganego jako interes własny. Tłumaczyłem państwu, że są w Polsce duże grupy, których interes nie pokrywa się z interesem państwa. Więc nie będą głosowały tak, jak pan chce. Ale dużych grup jest mniej. Ale to, jest, tego my nie wiemy. To znaczy tych dużych finansowo to krótkie pytanie, czy za naszego życia pan doktor przewiduje, że otrzymamy reparację od Niemiec za drugą wojnę? Nie przewiduje. Jest jeszcze jedno. Ani po naszym życiu. Ani za naszego, ani po naszym. To się spodziewa. Jest jeszcze jedna sprawa. Mówił pan o tym, że wielkie deprawacje nastąpiły i po prostu są wielkie koszty poniosła Polska poprzez choćby sprzedaż naszych dóbr, naszych przedsiębiorstw, naszych takich. Jak według pana jest szansa to rozliczyć i czy rzeczywiście jest szansa choćby tych winowajców pociągnąć do odpowiedzialności? No więc precyzyjnie. To nie chodzi o to, że myśmy prywatyzowali, tylko po pierwsze warunkach prywatyzowaniem, a po drugie chodzi o to, że głównie to jednak ten przemysł likwidowano. Tak? Likwidowano? Nie, nie prywatyzowano, tylko likwidowano, bo taki był interes. Zlikwidowano stocznie, zlikwidowano przemysł chemiczny, zlikwidowano mechaniczny przemysł, bo po stoczniach zakłady. Ale to wiemy wszystko. Zlikwidowano, ponieważ Polacy głosowali na partię, która była instrumentem polityki niemieckiej. Bo nie chcieli, bo uważali, że jak będą rządzili złodzieje, to będzie lepiej. No i to, co złodziej nie idzie teraz. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Musimy taką pracę robić, żeby tych złodziei dociągnąć do odpowiedzialności. Więc pan zapytał, czy uważam, że ludzie odpowiedzialni za tę politykę poniosą konsekwencje. Nie poniosą żadnych konsekwencji. Uważam, że nie poniosą. Uważam, że nie poniosą, ponieważ po pierwsze, większość tych rzeczy była robiona zgodnie z prawem. Takie prawo zostało ustalone. Sprzedano nasze przedsiębiorstwa? Tak, zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem teraz tak. Za duże pieniądze kupujemy. Tak jest. Dokładnie tak. Tak, dlatego że cała sztuka polegała właśnie na tym, żeby wprowadzić takie prawo. To jest bezprawie. Ale proszę pana, Sejm przegłosował, a pan na ten Sejm głosował. A jak nie pan głosował na tych, to większość głosowała na tych. No więc ja na to nie poradzę. Ja nie głosowałem ani na SLD, ani na PO, ani na Unię Wolności. Głosowałem na ROP raz w życiu, potem już nie było sensu. Głosowałem na PiS. Czy głosowałem na AWS? Tego nie pamiętam, mówiąc szczerze, bo już wiem, miałem wtedy jakieś tam problemy, nie mogłem wziąć głosowania. Więc chodzi o to, że większość głosowała na partię, która mówiła, nie zajmujcie się Polską, będzie dobrze, każdy będzie mógł kraść, pozwólcie tylko nam kraść. W skrócie oczywiście mówię, bo zaraz mi proces jakiś wytoczą, w sensie oczywiście symbolicznym, tak? Figuratywnym. Także nic na to nie poradzę. Ten Sejm wybrany przez większość Polaków takie prawa przyjmował. I w związku z tym rozliczenie w większości wypadków jest niemożliwe, bo taką sytuację przyjęte prawo umożliwiały. Można tylko starać się rozliczyć, kiedy dochodziło do ewidentnych, czyli są dowody na ewidentne łamanie prawa, tego prawa, które było prawem złym od początku, rozumie pan? I czy ci zostaną pociągnięci do odpowiedzialności? Nie sądzę. Nie sądzę dlatego, że jest za dużo wzajemnych zależności. To raz. Dwa,
panuje strach przed pociąganiem winnych do odpowiedzialności, gdyż panuje przekonanie, że jak się winnych pociągnie do odpowiedzialności, to oni się roześlą i rząd obalą. Bo natomiast jak im się wszystko daruje, pokrzyczy, nic z tego nie będzie, no to wtedy może jakoś rządowi darują. A to wynika po prostu... To jest nieprawda, to jest głupota. No, czy nieprawda? Czy pan sobie zdaje sprawę z siły przeciwnika? To jest przede wszystkim pytanie podstawowe. Czy pan sobie zdaje sprawę z siły przeciwnika? Jeśli będziemy... Ja nie uważam, że trzeba im darować, ale polityk, który podejmuje decyzję, bierze pod uwagę wszystkie za i przeciw, tak? Czyli podejmie taką decyzję, ile tutaj zyskam, a ile ryzykuję, tak? I każdy działacz partyjny kombinuje tam. No tutaj, co ja zyskam? Nic nie zyskam, że posadzę tego złodzieja, a się narażę. No to lepiej go nie posadzę, to się nie narażę, to jak się zmieni sytuacja, to jakoś prześlizgnę się dalej. Nie, tak? Tak jak pan mówi, to jest tragedia. My musimy żądać, ja uważam, że musimy promować i robić wszystko, żeby po prostu wesprzeć Prawo i Sprawiedliwość w celu maksymalnego rozliczenia tej bandy złodziejaszków, która panowała tutaj przez te 25 lat. Ale ja się z panem zgadzam. Tak, trzeba to dożyć. A jak będziemy z góry zakładali, to się nie uda. Ale ja nie zakładam z góry, że się nie uda, tylko pan pytał. Ale tak to pan mówi. Nie, no pan... Pan mi odpowiada służbą. Nie, ja mówię co będzie, a to nie znaczy, że mamy nie działać. Są dwie różne rzeczy. W stanie obecnym uważam, że nie ma woli takiego działania. Tłumaczyłem, dlaczego nie ma woli takiego działania, że z jednej strony jest to patrzenie poprzez pryzmat właśnie strat i zysków poszczególnych funkcjonariuszy, z drugiej strony jest to patrzenie przez pryzmat siły przeciwnika i staranie się zawężenia pola konfliktu. Pan nie może ze wszystkimi się skonfliktować, bo wtedy jednoczą pana w społeczeństwie obawa. Rozbudowywać wolę walki ze złym. To niech pan rozbudowuje, ja rozbudowuję, to niech pan rozbudowuje. Dobrze, czas, no to niech pan, ale czy ja panu bronię rozbudowywać? Może ja podam jeden przykład państwu, żebyście zdali sobie z tego sprawę, jak to wygląda na przykład w Warszawie, w jednej z dzielnic. Znajomy, który jest radnym właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, no idealista, załamany zupełnie w tej chwili, no ponieważ niestety nie ma woli politycznej rozliczenia właśnie tego rodzaju jakichś działań z przeszłości, jakichś afer, ze względu na to, że jego wspólni koledzy chcą, że tak powiem, spokoju i dogadania się i robienia interesów, i jest obopólne zrozumienie i nawet wprost to jest powiedziane ze strony radnych Platformy Obywatelskiej. Dajcie nam spokój i nas nie rozliczajcie za przeszłość, w razie czego jak wam się podwinie noga, my też was nie będziemy rozliczać, prawda? Więc to są tego rodzaju... Mamy, proszę państwa, na przykład bardzo taką dzielną panią Annę Kołakowską w Gdańsku, która przecież w ramach ruchu kontroli wyborów bardzo dużo zrobiła na terenie Gdańska i no jest w ogóle znaną postacią i jest niestety zupełnie odosobniona, jeśli chodzi nawet o środowiska samego Prawa i Sprawiedliwości, tak? No, sami zobaczycie państwo w czasie zbliżających się wyborów samorządowych, jak na listach Prawa i Sprawiedliwości będą lądować różni ludzie właśnie z PSL-u albo z Platformy Obywatelskiej. Z SLD? I z SLD nawet. Dlaczego? Bo proszę państwa, cały bój i zresztą idea ruchu kontroli wyborów, który się przekształcił w stronę ruchu kontroli władzy, właśnie polega na tym, żeby ci, którzy są przez nas wybrani, poczuli wreszcie, że to my jesteśmy suwerenem. Obserwujemy od prawie początku, już zaraz po wyborach, jak się przesuwa ta sytuacja i ponieważ my nie chcemy kontrolować, nie chcemy się angażować, nie chcemy się rzucać do gardeł i rozliczać, że tak powiem, za te obietnice, w związku z tym widzimy, jak przesuwa się ni z tego, ni z owego to pojęcie suwerena. Suweren to jest ten, który może
i który żąda i te żądania stawia i one są realizowane. I nic z tego nicowego, coraz mniej my się właśnie liczymy, a coraz bardziej liczą się jakieś inne układy, jakieś inne partie, szukanie jakichś sojuszy. Wielu, nie wiem, na przykład w tej chwili to można zaobserwować, wielu się cieszy z takiego przesunięcia się, bo pozyskaliśmy w cudzysłowie w liczbie mnogiej, pozyskaliśmy Sariusza Wolskiego, tak? Bo my musimy sobie uświadomić, że to będzie płacenie ceny, bo rozszerzanie się w stronę tamtej formacji, w stronę pozyskania, nie wiem, jakichś właśnie PSL-owców byłych i tak dalej, to w tym momencie to wszystko się odbywa naszym kosztem. Naszym kosztem. Ale niestety to się odbywa naszym kosztem, dlatego, bo my przestaliśmy stawiać wymagania. My się bardzo zachwycamy pewnymi jakimiś posunięciami rządowymi, ale z drugiej strony coraz bardziej chyba zaczynamy dotykać tego, że one wszystkie na razie są w sferze tylko słownej, tak? Czyli tylko pięknych mów. Czy to dotyczy polskiej ekonomii i gospodarki, czy to dotyczy na przykład rozliczenia Smoleńska. Proszę Państwa, przecież gdy ten obóz nie był u władzy, zrobił o wiele więcej dla wyjaśnienia spraw smoleńskich niż w tej chwili, mając absolutnie wszystkie narzędzia w swoich ręku, tak? I nikt, ale to nikt nie poniósł żadnych konsekwencji z tytułu czy to Smoleńska, czy jakiejkolwiek, nie wiem, afer. Przegłosowanie, proszę Państwa, dyscyplinujące bardzo, na przykład przegłosowanie pozbawienia immunitetu jakiegoś polityka, to jest, wystarczy ta większość Prawa i Sprawiedliwości, która w tej chwili jest. Nikt z posłów opozycji nie został do dnia dzisiejszego, mimo półtora roku już, prawda, można powiedzieć, funkcjonowania tego, za chwilę to będzie pół metra. Zamach, ta próba zamachu w Górniu, prawda? Tak, tak. Mieli zostać pociągnięci do odpowiedzialności posłowie, którzy zrobili za przeproszeniem burdel z Sejmu. I oczywiście nic. Ale są gorsze rzeczy, są karne sprawy, gdzie wystarczyłoby przegłosowanie i pozbawienie immunitetu i od razu można tak, się... Tak, ale odpowiedź jest wtedy taka, że nie możemy za bardzo rozszerzać frontu, prawda? Nie możemy antagonizować zbyt dużej liczby osób, z czym ja się nie zgadzam, ale trzeba takie rozumowanie jednak wziąć pod uwagę. I dwa, sprawa najważniejsza, proszę pamiętać, że ci wszyscy ludzie mają oparcie w Unii. To nie jest tak, że oni są tutaj, prawda, sami sobą. Oni są na usługi tam i są, i ich zadaniem jest dostarczenie argumentów do ataku na Polskę z zewnątrz. Zgoda, tylko żeby to przełamać, jeśli by się chciało to przełamać, to trzeba się odwołać właśnie do suwerena. Tymczasem do suwerena, proszę zobaczyć, ani razu się nie odwołano. Jeśli Orban miał u siebie problem z takimi czy innymi sytuacjami, on się odwoływał, nie bał się odwołać do suwerena i suweren przychodził w liczbie 800 na przykład tysięcy ludzi na 10-milionowy naród węgierski. I tymczasem, proszę zobaczyć, żadna próba w tej chwili do dnia dzisiejszego powołania mas, przywołania, żeby przyjechać do Warszawy, żeby okazać poparcie temu rządowi. Nie ma w ogóle mowy. Nie. Ale dlaczego miało być i nie w ramach samego PiSu, proszę Państwa, musicie Państwo sobie zdać sprawę. W ramach samego PiSu odbywa się absolutnie wojna o przyszłe przywództwo w tej partii. I sam prezes Prawa i Sprawiedliwości, według moich przynajmniej obserwacji i tej wiedzy, jaką posiadam, wcale nie jest popierany w ramach Prawa i Sprawiedliwości w takich właśnie rozwiązaniach radykalniejszych, właśnie rozliczających. Po prostu ci posłowie, którzy go otaczają, przecież pamiętajmy, to są ludzie, którzy przecież byli w AWS-ie, tworzyli ten rząd AWS-u, to byli ludzie też bardzo często związani z Okrągłym Stołem i którzy tak naprawdę także chcą świętego spokoju, bo wiedzą, że przecież czy byli u władzy, czy byli w opozycji, to im włos z głowy nie spadł. W związku z tym tu jest tego rodzaju kwestia, mianowicie kwestia tego, rzeczywiście tam jest, nie wiem, jest sam Jarosław Kaczyński, jest Antoni Macierewicz, jest może jeszcze jeden czy dwóch ministrów,
ale reszta towarzystwa chętnie by się dogadała w czasie 16 stycznia, tylko dodam, w czasie 16 stycznia przecież był poważnie brany pod uwagę wariant grudnia, 16 grudnia. To grudzień był 16? Tak. Jakże pięknie, to dobrze. W każdym razie był poważnie brany pod uwagę wariant zmiany rządu, obalenia premiera i wyłonienia premiera, to mówił o tym pan Witold Gadowski, nie mówiąc z imienia, z nazwiska, ale ja powiem z imienia i z nazwiska, był wariant brania pod uwagę ministra Gowina jako ministra, jako premiera rządu ratunku narodowego w sytuacji totalnego, w sytuacji totalnego zagrożenia. Przepraszam, proszę pana, ja nie skończyłem jeszcze, a pan na tyle niegrzecznie się zachowuje, że nawet odbiera telefony. Proszę państwa, w związku z tym taka trudna jest sytuacja, dlatego ja, może Jerzy mniej, ale ja uważam, że ratunek nasz tak naprawdę dla Polaków jest w modlitwie do samego Boga Wszechmogącego, do Matki Najświętszej jako Królowej Polski, ponieważ tylko rzeczywiście ratunek jest w odwołaniu się do mocy nadprzyrodzonych, a nie do tych ludzi, którzy naprawdę po okrągłym stole dziesięciokrotnie nas i wielokrotnie nas po prostu zawodzili. Jeśli te dwie rzeczy sprzęgniemy ze sobą, wtedy może rzeczywiście wygramy. Ale nie dlatego, że mamy do czynienia z wielkimi bohaterami, bo nie mamy wielkich bohaterów. Mamy to, co mamy. Zobaczmy chociażby teraz przy okazji kopalni Krupińskiej, prawda? Jak w tak ewidentnej sprawie powielany jest dokładnie ten sam schemat wyprzedaży polskiego majątku narodowego poprzez pozorne zadłużenia, prawda, i całe operacje na wszystkim. Zadłużenie jest prawdziwe niestety. No nie, no bo tak to się zawsze robiło. Przecież Balcerowicz po pierwsze z dnia na dzień poprzez zmianę warunków kredytów wprowadził natychmiast wszystkie przedsiębiorstwa, wtedy zwane zakładami pracy, w sytuację olbrzymiego zadłużenia, a później przecież często doprowadzano do tego pogorszenia sytuacji po to, żeby powiedzieć, no to trzeba teraz to w cudzysłowie sprywatyzować. Znamy to. W związku z tym teraz nie przekonują nas argumenty w sprawie Krupińskiego, prawda, tej kopalni, że no ona jest tak zadłużona, w związku z tym trzeba to po prostu wszystko w obce ręce, bo okazuje się, że Niemiec potrafi z tą samą kopalnią sobie poradzić, tylko my nie potrafimy sobie z niczym poradzić. Tak, proszę. Mam uprzejmie pytanie do pana. Tak. Jak pan odbiera to gremialne odejście generalicji? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No ja też. Tylko, że nie mają za grosz ambicji, bo nie powinni od razu lecieć do gazet, no, nie do TVN. No dobrze, ale wie pan, to jest taki... Każdy walczy o swój interes, tak? Oni uważają, że jak polecą do TVN-u, to Macierewicz zostanie odwołany i oni wrócą na stanowiska, tak? No to jest prosta sprawa, prawda? Proszę państwa, trzeba sobie zdawać sprawę, żeby skutecznie działać, trzeba sobie zdawać sprawę z realiów, prawda? To jest podstawowy problem, bo oczywiście mogę wygłosić tutaj jakąś mowę pochwalną, prawda? Ale ja nie jestem od tego, ja jestem od analizowania sytuacji. Oczywiście przyjęcie ustawy o tych emeryturach obecnych ja uważam za duży plus, ale wiem, że są ludzie, którzy uważają, że w ten sposób niepotrzebnie antagonizuje się dużą grupę tych ubeków i należy poprzez zapis o wyjątkach czym szybciej prawie wszystkich poddać właśnie, znaczy prawie wszystkich wypadkach uwzględnić te wyjątki i z całej ustawy będzie fikcja. No? Dlatego ja mówię, ja zapytałem się ostatnio, a kiedy to wejdzie do życia, w życie? No a to w październiku, no to proszę Państwa, do października to jest jeszcze sporo czasu, tak? To wszystko może się zmienić. Taka ustawa powinna wchodzić natychmiast i koniec, a nie dawać przeciwnikowi czas do października, czyli tak naprawdę prawie cały rok, żeby się przygotował do kontrnatarcia, tak? No to jest nie bezsensowne, no. Więc jak mówię, działać trzeba. Trzeba wywierać nacisk w kierunku takich działań, które będą prowadziły do rzeczywistych zmian. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z realiów, no. A tymi realiami jest zarówno stan społeczeństwa, czyli ta znaczna grupa
przeciwników obecnego rządu. Nie dlatego, że go krytykują za takie czy inne aspekty działania, tylko po prostu dlatego, że uważają, że ma wrócić stare, bo czerpali z tego korzyści, tak? I to jest naprawdę duża grupa społeczeństwa. I teraz co zrobić? No, ja widzę tylko jedną radę. Trzeba umożliwić awanse nowym ludziom, którzy będą stanowili oparcie dla rządu i dla nowego systemu, i to oni zneutralizują wpływ tamtych, tak? A dopóki nie będzie tego masowego awansu, tak jak chociażby w tym MSZ-cie, prawda? No to będzie walka na poziomie aparatów partyjnych, a społeczeństwo będzie obok, ludzie się będą zniechęcali i kolejna fala młodzieży wyemigruje za granicę. I tyle. Więc tutaj mówię przede wszystkim rzeczywistość. Właśnie mówiąc o tym awansie społecznym, tak jak pan tutaj doktor uważa, co na przykład z tym dostępem, na przykład z członkostwem w partii PiS, tak, załóżmy, no bo profesor Jerzy Robert Nowak to krytykuje i podaje przykład Orbana, że... Ja wiem, PiS to... o co chodzi, tak? Tak, to ten główny zarzut Jerzego Roberta Nowaka. Że PiS się na mało otworzył, że jest... Nie, że po pierwsze PiS to jest taki pies, co szczeka, a nie gryzie, prawda? I... Ale nie chodzi o członkostwo, bo tak, pan mówił o awansie, czy pan uważa właśnie, że PiS się powinien otworzyć i więcej na przykład ludzi powinno być członkami partii PiS i tak dalej, i to po prostu w awansie, czy nie? No od razu panu mówię. Pierwsza sprawa. Dlaczego nie ma, tak jak Marcin mówił, tego masowego wiecu, poparcia i tak dalej? Dlatego, że PiS jest organizacją całkowicie zbiurokratyzowaną. Organizacja biurokratyczna nie jest w stanie zgromadzić tyle ludzi, chyba że jak partia komunistyczna, że każe, ja, prawda? Ja panu powiem, ja na przykład w Łodzi mieszkałem, tam byłem na spotkaniu z panem. Ja przez znajomego miałem tam spotkania z najwyższymi, najbardziej znaczącymi ludźmi w PiS-ie, chciałem być członkiem PiS-u. I pan, jestem, ale czekałem, wie pani, ile? Czekałem ponad pół roku. Czekałem ponad pół roku czy rok, aż mnie przyjęli, tak? No ja znam takich, co czekali 3 lata i nie spotkałem się później na spotkaniach w Łodzi, tak, z ludźmi i tak tacy mówili, a to dobrze, ja czekałem 2 lata, mówi, nie? No tak, no. Tak ja się dowiedziałem, że tyle trzeba czekać, takie są problemy, bo to ja już wiem, dlaczego tak mało ludzi jest członkami. Ale PiS-u, proszę państwa, bo to jest problem, no, jak partia jest skonstruowana, tak? No. Partia jest skonstruowana w ten sposób, że działacze PiS-u nie są rozliczani za działania w terenie, czy na przykład rozszerzyli tu swoją bazę, mamy nowych członków, mamy ludzi, którzy są w jakichś organizacjach i tak dalej. Nie. Partia jest biurokratyzowana, to są tylko biurokraci, którzy mówią tak, tu w tym okręgu możemy mieć 2 mandaty, 5 miejsc radnych. No to ilu członków PiS-u? 2+5, nie? Żeby każdego było stanowisko. Tak jest. I to jest podstawowy problem. Czyli jeżeli PiS... Ilość stanowisk jest problemem. Tak. Można zwiększyć liczbę stanowisk, prawda? Ale to raczej sztucznie. Więc jeżeli tutaj PiS nie zmieni swojej struktury, przede wszystkim jakby to powiedzieć, no, selekcji ludzi i tak dalej, jeżeli będzie odrzucał wszystkich, to nie znaczy z drugiej strony, to po prostu będzie z taką strukturą skostniałą i spowoduje, już spowodował utratę młodzieży, tak to po prostu spowoduje utratę tych ludzi, którzy są aktywni społecznie, tak? I oni gdzieś będą musieli pójść. W związku z czym problem polega na zmianie sposobu funkcjonowania partii. No, tak? Kaczyński tego nie wie? Nie wiem, czy wie, czy nie wie. No, ja nie znam pana Kaczyńskiego, nie rozmawiałem z nim nigdy w życiu, więc nie wiem. Ja nie wiem, jak jest w Warszawie, ale pewnie jest podobne. Tak samo jest wszędzie, proszę pana, nie ma znaczenia. Na spotkaniach tego typu są wszędzie starsze pokolenie, ludzi młodych jest mało po prostu, tak? Ja jestem tym zszokowany, nie? No, nie, ale ludzi jest mało, bo po pierwsze, PiS de facto zamknął się w swoim towarzystwie i w swoim pokoleniu, w związku z czym ludzie młodzi zaczęli szukać jakiś nisz, poszli do rozmaitych grupek ruchu narodowego albo do korwinistów i tak dalej. To raz. Dwa, trzeba sobie zdawać sprawę, że większość ludzi młodych nie chce mieć nic wspólnego z polityką, bo uważa, że to jest strata czasu, tak? Jeżeli nie pokażemy ludziom, że inaczej, nie my, jeżeli władza nie pokaże ludziom, że można coś osiągnąć, zajmując się polityką, to nigdy do tej polityki nie będzie szedł, bo no, szli tylko tacy, to nic nie potrafią, nic nie umieją,
tylko klęczeć na wycieraczce i koniec, no to tam taką będą robili karierę, więc ja mówię, to jest bardzo poważny problem struktury i sposobu funkcjonowania partii. Proszę bardzo. Chodzi o media, właśnie to tutaj padła z pańskiej strony taka słuszna uwaga, że można by to ustawowo zrobić, żeby nie było takiej... Monopolu właścicielskiego media. Tak. No ale PiS taką ustawę przygotowuje, o ile wiem, więc tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przykładu chciałem podać, jak było właśnie ta próba zamachu 16 grudnia, to nasz tutaj głos wielkopolski podawał 19, bo ja byłem ciekawy, co oni napiszą o budżecie, bo tam to już tam trąbiono o tym blokowaniu i tych różnych tam akcjach na okrągło, a tymczasem to oni tak, trzech tutaj kodowców jest na zdjęciu na pierwszej stronie i z napisem wolne media. Teraz powinny o tym wolne media właśnie walczyć, bo wiadomo, że nie są. Ale proszę pana, bolszewicy zawsze zmieniali znaczenie słowa. Nie ani słowa, a przecież był uchwalony budżet 16, a to wyszło w poniedziałek 19. To widać, a to należy głos wielkopolski, tak jak 20 dżinków w Polsce, do Ferlax Grupę Passau, czyli... Passau Express. No tak, oczywiście dlatego, że plan był taki, że budżet nie jest uchwalony. Jak budżet nie jest uchwalony, to może dojść do rozwiązania Sejmu. Jedno przemilczają, a drugim trąbią. Zgadza się, ale wie pan, przecież ostatnio czytał pan instrukcję tego Sachsen Springer, tego faceta, jak atakować rząd, tak? No więc to jest doskonały pretekst, że natychmiast wziąć i uchwalić ustawę medialną. Nie, to jest filia firmy niemieckiej, to jest polska firma córka firmy niemieckiej. Jeszcze jakieś głosy oburzenia? Nie ma. Dziękujemy bardzo. A jeszcze pani. Kontroli władzy. Tak. Czy można wymienić pozytywne skutki działania tego? No, pozytywne było takie, że ostatnio 3 godziny straciłem, bo zostałem do GIODO wezwany. Dlatego, że sekretarz miasta Żywca Tomasz Buś napisał na mnie donos, że jego dane personalne, osobowe, tak? Że opublikowałem jego dane osobowe, czyli jego imię, nazwisko i stanowisko sekretarz miasta. I ja musiałem stracić czas, ale oprócz mnie jeszcze oczywiście 2 osoby w jednej komórce GIODO, a to nie koniec. Jeszcze nad tym będą inne komórki i inne osoby pracowały, bo skoro zostało złożone doniesienie, no to trzeba całą procedurę odbyć i tak dalej, więc do tego dochodzą oczywiście jakieś skargi na prokuratury, jakieś nieustanne skargi do ratusza, jakim prawem działamy, bo jesteśmy zarejestrowani w Warszawie, prawda? Więc podlegamy pod ratusz jako stowarzyszenie, więc skargi, jakim prawem działamy, albo jakim prawem zadajemy pytania rozmaitym burmistrzom z ustawy o dostępie do informacji publicznej i tak dalej, więc głównie niestety spada to na mnie. Te urzędowe sprawy, no ale w tym sensie efekty są, prawda? Że władza jest bardzo zdziwiona, że ktokolwiek o cokolwiek się pyta, chce coś kontrolować i tak dalej. No, tam w jednej miejscowości na Dolnym Śląsku miał ciężkie chwile burmistrz, bo musiał podać, ile wynosił budżet miasta, a nie chciał. Także wiecie państwo, no są pewne efekty, ale one są dość ograniczone, dlatego że to wymaga zaangażowania dużej liczby osób i po prostu ludzie są generalnie zniechęceni, tak trzeba powiedzieć, i panuje apatia, to jest ten główny problem. Jak się nazywa stowarzyszenie, które pan reprezentuje? Stowarzyszenie RKW, Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy.
Także mówię, no tutaj no mamy stronę internetową stowarzyszenie.rkw.org i tam można zobaczyć, co robimy. Oprócz tego są strony regionalne, no ale to różnie idzie. No, jedne strony jak Pomorze i zachodniopomorskie są lepsze, czy w Małopolsce to w zasadzie tylko jeden ośrodek jest tam dręczy tych wszystkich notabli regionalnych. Idea była taka, żeby uświadomić władzom lokalnym, samorządowym, że podlegają kontroli swoich wyborców, tak? Żeby kontrolować, co robią, na co wydają pieniądze i tak dalej. No ale jak mówię, to wymaga duże zaangażowania dużej liczby osób. No i idzie, przyznaję szczerze, dość niebrawo, ponieważ panuje dość powszechna apatia. Ale tam w Żywcu akurat, bo pan o Żywcu wspomniał, tak. Tam się zmieni akurat układ, dlatego że burmistrz Lagor już w tej chwili czwartą czy piątą kadencję. Tak pan myśli, że się zmieni? Tak, że jeżeli teraz będzie ustawa na ten temat, że nie wolno... Ale właśnie, chwileczkę. Kadencję, a starosta jest z PiS-u, Kalata w Żywcu i jest dopiero jedną kadencję niecałą. Także on tak, ale proszę państwa, zawsze jak wchodzi ustawa jest problem taki, czy... Ustawa będzie mówiła o dwóch kadencjach od momentu wejścia ustawy, bo nie może działać wstecz. Więc ja z tą radosną wiadomość, że Antoni Szlagor padnie, to bym jeszcze poczekał, bo niedługo się okaże, że owszem, on już te cztery kadencje czy pięć odbył, ale jeszcze dwie odbędzie. Ale z nim też trzeba umieć. No, przede wszystkim to burmistrz Szlagor umie. Jak to służy informacja? No nie, ale ja przede wszystkim wiem, jak to umie robić burmistrz Szlagor, który oczywiście jest przyjacielem wszystkich, obecnie przyjacielem PiS-u, tak? Przedtem byli posłowie innych partii, teraz poseł Pięta tam... Ale dla Żywca wiele zrobił, trzeba przyznać. No, przede wszystkim mamy w Żywcu lokalny układ burmistrza Szlagora. I to jest rzecz podstawowa, tak? Jeżeli nie będzie właśnie, dlatego jestem bardzo gorącym zwolennikiem tej ustawy ograniczającej liczbę kadencji, bo to co to oznacza? To oznacza, że nawet jeżeli taki burmistrz wyznaczy swoją żonę, to na trzecią kadencję załóżmy, to jednak system ulega rozchwianiu, tak? Ktoś inny może na przykład jego zastępca też występować. Wtedy cały ten układ ulega destabilizacji. I o to chodzi. Bo główny problem jest ten, że nie mogą się pojawić ludzie nowi. Mamy taką gminę Łukawica, gdzie tam wójtem jest pani od 1985 roku. Tylko tu chcę panu powiedzieć, że na 15 gmin powiatu żywieckiego 13 to jest z wyborów organizacji, znaczy niepartyjnych, tylko samorządy lokalne. Tak, ale Szlagor między innymi też w takim czymś występuje. Ja wiem. On nie jest partyjnym. No ale proszę pana, no on nie jest partyjny. I zwalczał tego PO-wca do tej pory niesamowicie. No tak, bo kombinował z PSL-em. Ale na tym właśnie polega sztuka, że... A samorządy są opanowane przez tak zwane lokalne porozumienia, które są przedłużeniem partii, tak? Tylko że ponieważ nie chcą występować jako taka czy inna partia, no to zakładają sobie stowarzyszenie, prawda, tam danego miasta czy danej gminy czy coś takiego. Jest to fikcja oczywiście, bo wszystko opiera się na układach personalnych z establishmentem, który wywodzi się jeszcze ze stanu wojennego. Taka jest prawda. No. I wszystkie stanowiska są obsadzone przez członków rodziny, pociotków, kuzynów i tak dalej. Ma pan wójta, ma pan agencję rolną, ma pan tam starostwo, ma pan wszystkie urzędy, wszędzie są. Mąż, żona, dziecko, kuzyn, brat żony, mąż siostry, brata żony i tak dalej. Tak? Najlepszy sportowiec Polski z tego regionu jest absolutnie neutralny. No dobrze, ale my nie o sportowcach, tylko o samorządach. Ale tu jest śmieszne, bo to jest szybownik Sebastian Kawa, który jest kilkunastokrotnym mistrzem świata. No dobrze, bardzo dobrze. Takiego sportowca nie było u nas. Gratuluję, no. I bardzo się cieszę. Już teraz koniec. No dobrze, to dziękuję państwu bardzo.